Test, test, test. Raz, dwa, trzymać ku, odezwij się. Zobaczymy, czy już nas słychać w ogóle. Czy nas słychać, czy nas widać? Nie widać nas na pewno, ale czy słychać? Nie ma na co patrzeć. Zgadzam się. Mystery TV przedstawia. O, słyszał nas. To ostatnie szlify, ostatnie poprawienie fotela. Jeszcze Facebooka ogarnij. A nie ma? Nie no, ogarnąłem. Napisałem ci, żebyś wrzucił na grupę chyba. No nie ma. Musi być zatwierdzone przez moderatora. O Boże. Dobrze, kochani, no mi tu zegar pokazuje jeszcze 3 minuty i 20 sekund, ale myślę, że chyba nie będziemy czekać. Kto miał przyjść, ten już przyszedł. No też mi się tak wydaje, że kto miał być, to jest, to doszedł. Pewnie tak. Teraz powinien być taki żenujący dźwięk, taki pss. Żenujący żart prowadzącego. Świeży. Dobrze, oficjalnie już. Dobry wieczór, Jakub Rutka. Maciej Papież. Czyli dwie, któreś tam. Mystery TV. Gdyby ktoś teraz zadał pytanie w klipie milionerach, ilu członków liczy ekipa Mystery TV, to nie wiem, co ja miałbym odpowiedzieć na takie pytanie. Ja mam odpowiedź. Tak? W chuj. Ale ty, bo jest jeszcze 21, no i gdzie tu... A, faktycznie, dobra, znaczy w chusteczkę. Nie można przyklinać, no. Albo jeden członek i kilka... No. Członki? witamy zgromadzonych tutaj na czacie. Już patrzamy szybko, kto jest. Jest Marcin Młynarczyk, nasz creepy writer. Witamy, Marcinie, pozdrawiamy. Jest Paulina, która mówi, że już całe wino wypiłam i w ciągu jednych creepy milionerów musisz iść koniecznie po drugie. Ja wiem, że mówiłem, że za tydzień będzie ten live, ale uznaliśmy, że... Ale czekaj, czyli że co, że nie dało się tego na trzeźwo? No wiesz, no ja to wyłączyłem monitor. Ja to wyłączyłem monitor tam, gdzie ciebie widziałem, no to jakoś tam dałem radę, ale widzowie no nie mogli tego. Nie, bo ja też tak zrobiłem, jak ty też pokazałeś moje od razu na kartach. No właśnie. Kochani, witamy was ponownie tuż po creepy milionerach. Przyznam wam się szczerze, że jesteśmy my bardzo pozytywnie zaskoczeni odbiorem tego odcinka specjalnego, ponieważ jak już powiedziałem Maćkowi, po jego zakończeniu od razu otrzymaliśmy powiadomienie i wiadomości od YouTube'a, że odcinek specjalny Creepy Milionerzy od razu tuż w trakcie swojej premiery pobił dotychczasowe w ogóle wszelkie rekordy oglądalności w ciągu kilku minut od publikacji, więc no my jesteśmy niesamowicie zaskoczeni, bo obstawialiśmy, że... Ja jestem bardzo zdziwiony. Tak, bo zazwyczaj było tak, że wszystko co nie jest pastą oglądało się mniej. Tymczasem Creepy Milionerzy nagle po kilku minutach już dostajemy powiadomienie, że są, że pobiły rekord wyświetleń na naszym kanale, jeśli chodzi o czas, tam ileś od wrzucenia, prawda, materiału. Więc no naprawdę dziękujemy, że obejrzeliście ten odcinek specjalny, że byliście z nami i zechcieliście popatrzeć, jak tam nam idzie. Także naprawdę bardzo fajnie, bardzo fajnie. Cieszymy się. Może ludzie po prostu uznali, że na specjalny jakiś patostream zrobimy. I dlatego tak wchodzili. Może tak, mogło tak być. Jakiś tam Maciej Papież pokaże, nie wiem co. No. Jest jeszcze przed 23, także kciuka najwyżej. Taniec brzucha, na przykład. O Jezu. Nie mam kamerki szerokokątnej. Proszę przygotować telewizory 65 cali. To zobaczycie fragment. Pępek. Nie, proszę państwa, no nie wygłupiamy się już, zachowujemy powagę.
Patrzymy najpierw co na czacie, bo owszem, coś dzisiaj, jakieś historie przedstawimy. Także to na pewno będzie. Live, no też wiadomo, no trochę sprężymy się, no nie będziemy tu do rana siedzieć przecież. Więc, bo Maciej już o 21.30 już powiedział, że idzie grać w grę, więc... 37. A, 37, no tak. Więc szybko zerkniemy, co tutaj na czacie, owszem, bo nie było live'a na urodziny. To były w ogóle, jaka to smutna historia, że to były pierwsze urodziny kanału, które nie były świętowane live'em. Jeszcze te urodziny miały być specjalne, bo były plany, no ale jak to zwykle z planami bywa, nie siadło. No właśnie, miał być, ale no wszystko też pandemia, no bo gdyby nie to, to podejrzewam, żebyśmy się może jakoś zgadali, ale no też odległość, tak, no Maciek w ogóle na drugim końcu Polski, Gabriel gdzieś tam w ogóle wyemigrował, nie wiadomo gdzie, także... W Bieszczady pojechał. W Bieszczady, tak. Ale pomyślimy, no na 100 na pewno przyszykujemy, no petardę taką, że hej. Tylko pytanie na właśnie... Na 100 sobie Rudek coś na głowę założy. I to nie będzie czapka. No. Czekaj, bo tu piszą, że zrzuta na Majka dla mnie, ale co, aż tak źle jest? No, słuchaj, no... No nie wiem, no. Nie mi to oceniać. Nie widzę sensu w kupowaniu dobrego mikrofonu, żeby go dwa razy w roku użyć. To się kompletnie mija z celem. No, może byś używał wtedy częściej. Także, no... Cóż. Dobra. No, Jupiterem nie zostanę. No, ja mam bardzo radiowy wygląd, więc... No to witam w klubie, no. Słuchajcie... Patrzamy, jaki masz interfejs audio. To jest Apollo Twin wersja USB. No czekaj, przerwę ci. Wiadomo, że będzie różnica, bo jak ma profesjonalny mikrofon, a ja ciągle na mikrofonie z lapka. Ale to jest, no, logiczne, że to jest ta różnica, że Maciek, no tak jak powiedział, no on używa mikrofonu sporadycznie, ja przed mikrofonem siedzę po 10 godzin dziennie, więc no poza tym ja mam mikrofon po części, jest to wymaganie, no że tak powiem, jest to wymagane przez moją pracę, no bo jakość audio przy nagraniach telewizyjnych czy tam radiowych jest w jakiś sposób weryfikowana, więc chcąc pracować z domu i nie jeździć do studia, do Warszawy za każdym razem, no to niestety trzeba pewne warunki spełnić, no i tyle, no. Gdybym tego nie robił zawodowo, to po co by mi był taki mikrofon potrzebny? Do nagrywania samych creepypast to bym sobie kupił jakiś tańszy, aby tam działał. Natomiast no to jest mikrofon, który jest wykorzystywany do spraw zawodowych, a przy okazji do kanału. No nie jest to mikrofon, który kupiłem specjalnie tylko i wyłącznie dla nagrywania creepypast. No, aż tak bogaty, kurczę, nie jestem jeszcze. Jeszcze. Po Creepy Milionerach wszystko się zmieni. Myślałem, że kalkulator byłby lepszy, to zgadza się, ale ja nie potrzebuję lepszego mikrofonu, więc... Straszne opowieści. Witaj. No, ja używam aktualnie mikrofon Neumann U87. Tak się to zwie, a zapisuje się w ten sposób. Także tak to wygląda. Ale mówię, no to nie jest mikrofon, który ja mam tylko i wyłącznie na potrzeby kanału. No to jest mikrofon, którego używam na potrzeby swojej pracy zawodowej na co dzień, a przy okazji wykorzystuję do prowadzenia tutaj kanału. Natomiast no. Czy Jakub Rutka w produkcji dźwięków w programach RMF FM to zbieżność nazwisk, czy nie? To jest zbieżność nazwisk, tak. To jest... Też się zdziwiłem, bo usłyszałem sobie, że Jakub Rutka coś tam przygotował, natomiast ja dla RMF przygotowywałem i gdzieś tam przygotowuję nadal różne spoty reklamowe, natomiast nie odpowiadam za reportaże, za dźwięk, natomiast jest tam też Jakub Rutka, mój imiennik, który jest też i reporterem i odpowiada za jakieś tam zgrywki dźwiękowe, więc zbieżność nazwisk. Cóż tam dalej jest? Czy pan Maciej idzie grać w grę, bo jest, aha, papieżowa godzina. Myślę, że tak, daj mi chwilę, ja sobie przerzucę na drugiego kompa i sprawdzę, czy to faktycznie tak źle brzmi. Zaraz wracam. A co on poszedł zrobić, bo nie usłyszałem w ogóle.
Będą jakieś creepypasty o kreaturach? No nie wiem, czy Maciek byłby zadowolony, jakbyśmy o nim tak pisali w kółko. Nie ma go, nie słyszy, nie może się odnieść. Czy będą o kreaturach? Ciężko mi powiedzieć, czy będą o kreaturach, bo na najbliższe pół roku to doskonale możemy wiedzieć, co będzie, tak? Bo przez teraz praktycznie do czerwca chyba będzie creepy wyzwanie leciało. Bo mamy luty, zaraz się kończy grupa A, później marzec grupa B, kwiecień grupa C i maj grupa D. Później półfinał, kolejne dwa miesiące i finał miesiąc, więc wiadomo, jakie są motywy tych creepypastów. Tak powstał Jokapi. Tak, tak, tak. Nie no, działa całkiem okej, myślę, więc nie wiem, o co chodzi. No właśnie, czy będzie zapis z live'a? No może i będzie, no, w drodze wyjątku. Dobra, jedziemy z tym, bo tak wyjdzie, że tylko pytania będą. Ale gdzie, Paulina, chcesz jechać? Do Częstochowy może. Ja się zastanawiam, czy już banować zapytanie o serię, czy jeszcze poczekać. Przecież wszystko jest na naszych socjalach. Nie rozumiem, w czym problem. Już któryś Emil Sionkowski. Czy użyczasz głosu również gdzie indziej niż tylko na kanale? No, no to tak jak mówiłem, no kanał to jest tylko dodatek. No, ja na co dzień ogólnie zajmuję się tą pracą lektora, więc można mnie usłyszeć w wielu, wielu miejscach. Chociażby w drogerii Rossmann, chociażby idąc do kasy samoobsługowej, jak ma się problem i się wciśnie guzik, no to można mnie usłyszeć, jak mówię. Asystent proszony do kasy samoobsługowej. Albo gdzie jeszcze? No gdzieś na tych kanałach dokumentalnych typu Discovery, typu National Geographic, typu gdzieś tam TVN Turbo. No dużo, dużo. No, głównie zajmuję się nagrywaniem filmów dokumentalnych, więc tych różnych, przeróżnych, przyrodniczych to się w ciągu dnia gdzieś też tam naczytam tego. No oprócz tego też w kilku, jest tam nas chyba trzech czy czterech lektorów, gdzie robimy reklamę dla Biedronki, czyli tam Kabanosy Excellence Tarczyński, promocja tylko tam 9,90, nie wiem po ile kabanosy kosztują, ale mniej więcej coś takiego, no. Naprawdę jest dużo, 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 no sam ostatnio chociażby w jednym sklepie, no się kilka razy na siebie sam natknąłem gdzieś tam, więc... No, ale jeżeli chodzi o YouTube'a, to można mnie faktycznie gdzieś tam u Marcina Myszki na kanale Kryminatorium ostatnio tak się dosyć częściej pojawiam. Więc z tych YouTube'owych kanałów to tak, to u Marcina tak regularnie, w miarę regularnie, no jeżeli można to nazwać regularnością, dlatego też pozdrawiam. Ale też i z Karoliną ze Strasznych Historii na Faktach działaliśmy razem i u Kwadratesa były wspólne pasty, więc też gdzieś tam się u niego na kanale pozdrawiamy w ogóle też. Można posłuchać, no jest tego, no to, ale to można poszukać sobie. Wszędzie tam gdzieś coś się znajdzie zawsze. Maciej, teraz ty. Wybierz pytanie. Tak jak mówisz. Dokładnie. Jaki interfejs audio i mikrofon polecasz na początek, Jakubie? Ale to ty miałeś wybrać pytanie i ty odpowiedzieć. No, wybrałem dla ciebie, bo ja się na tym nie znam. Ja mam słaby mikrofon. Znaczy ja... No, zależy do czego, bo to tak na dobrą sprawę... Wiesz, ja na przykład pierwsze swoje jakieś komercyjne już produkcje typu pierwsze spoty dla RMF nagrywałem na mikrofonie MXL990, który tam kosztował mnie chyba 300 zł i na interfejsie za 300 kolejne złotych, więc nie trzeba mieć super nie wiadomo jak wypasionego sprzętu, by coś tam robić. Wcale nie. Można, jeżeli do takich użytków YouTube'owych na przykład ja widzę
Bardzo wielu gdzieś tam youtuberów korzysta z tego mikrofonu, na przykład Blue Yeti, który tam uważam, że ma bardzo fajną jakość audio w porównaniu do ceny. Jest to mikrofon na USB, więc to jest w ogóle rewelacja, bo on brzmi naprawdę na bardzo fajnym poziomie. Poza tym to jest też rzecz, którą powie każdy gdzieś tam realizator w studiu, że nie w sprzęcie jest, że tak powiem, tkwi całe sedno, ale bardziej w adaptacji akustycznej pomieszczenia, bo jeżeli będziesz miał źle dobrane pomieszczenie, złą adaptację akustyczną, to tam nawet i mikrofon za 20 tysięcy będzie brzmiał jak szmelc. A jak zrobisz sobie dobrą adaptację akustyczną pomieszczenia, to i mikrofon za 500 zł będzie tam brzmiał naprawdę na fajnym poziomie. Więc ja bym raczej najpierw zaczął od przygotowania sobie pomieszczenia, a dopiero później myślał o sprzęcie. Dobrze, Maciek, teraz ty. Gdzie zobaczyć listę past z Creepy Wyzwania? Samej listy pasty nie masz, ale na naszych socjalach na grupie masz, kto jaki temat wybrał. Tak, Maciek to tak konkretnie od razu, pach, 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 pach. Jest natomiast na YouTubie playlista Creepy Wyzwanie i tam są zawsze wrzucane wszystkie z Creepy Wyzwania, a na naszej grupie, tak jak Maciek powiedział, jest po prostu post, gdzie jest informacja, kto, jaki autor, o czym i tak dalej, i tak dalej. Czy pasty autorstwa widzów również mają szansę na swój odcinek? No, to oczywiście, no to w 90% to są pasty widzów, no, bo przecież Maciek był widzem, Marcin Młynarczyk był widzem, Tomek Jaruga, Piotrek Szczupak, Gabriel Grula, no to przecież tak się nasze drogi tutaj zaczęły, że to przecież są pasty widzów, historie widzów. No, każdy autor, który u nas jest na kanale, no to jest widzem, który wysyła nam pastę. To nie jest tak, że jest tam gdzieś jakiś magazyn autorów, do którego my idziemy, pukamy i rozglądamy się, o tutaj Marcin Młynarczyk, no to bierzemy go. Także to po prostu nam się wysyła i my czytamy, jak się podoba, to nagrywamy i tak to działa. I tak chyba na wszystkich kanałach to funkcjonuje. No, Maciek, nie śpi. Nie śpię, spokojnie, jestem. Szukam jakiegoś pytania. Ale coś ich mało zadajecie dzisiaj. Czy nagracie jeszcze pasty z udziałem Karoliny? Tak, szykujemy coś takiego. W ogóle Karolina przecież bierze udział w Creepy Wyzwaniu, więc ona napisała creepypastę, która się pojawi. Karolina jest w grupie B, z tego co pamiętam, zaraz zerknę, w Kajet. Grupa B, tak, Karolina jest w grupie B z Gabrielem, Beniaminem i Marcinem. Także tak. Czy będzie jakiś film z tego, opis zbrodni czy coś, czy tylko creepypasty? Filmy się strasznie długo nagrywa, tu się Rutek bardziej na ten temat wypowie, bo już ma dwa ze sobą, ale to jest mega czasochłonne. Tak, to jest przede wszystkim no, napisanie scenariusza, czyli robienie jakiegoś tam researchu, notatek, później zebranie zdjęć, montaż, no to jest mnóstwo. I poza tym, no my raczej chcemy zostać przy swojej tematyce, tak, czyli no kanał stricte z horrorami, z grozą, no od zbrodni, od takich rzeczy myślę, że są lepsi Marcin Myszka Kryminatorium i zostawmy już takie rzeczy im, nie będziemy się tam w ich w ogródek, że tak powiem, ciskać. Kiedyś tam robiliśmy jakieś podchody, jakieś lata temu, tam jakieś top 5 najdziwniejszych, najstraszniejszych, ale po prostu uznaliśmy, że chyba jednak trzeba zostać przy tym, co się sprawdza u nas, czyli przy opowiadaniach. No, ze dwa top 5 napisane przeze mnie jeszcze chyba u ciebie na dysku leży, nietknięte. No, ale raczej nie ma co do tego wracać. Widzisz. O, tu mam ciekawe pytanie. Zapytam znowu o słoiki z formaliną. Dlaczego wasze głowy są tak ucięte na grafice live? No dlaczego, Jakubie? To są jakieś twoje chore fantazje? Ale jak to, dlaczego tak są ucięte? Bo... Ale że co byś nas chciał zobaczyć z szyjami, czy... Chciała, przepraszam, z szyjami. Nie widziałem pytania, więc z szyjami, z włosami. No tak jakoś wyszło, no. Im mniej nas widać, tym ogólnie lepiej dla społeczeństwa, więc... 100% się zgadzam z tym. Więc myślę, że tutaj w ogóle to są archaiczne zdjęcia przecież. To ja już w ogóle tak nie wyglądam jak tutaj. Ty też. Ulubiona creepypasta, no zdecydowanie. To jest parę kilo temu. Ulubiona creepypasta. No dla mnie londyński gwardzista na pewno. To jest pasta, która ciary we mnie wzbudziła. Jakub to w ogóle pas nie słucha.
No, ja słucham głównie audiobooków, gdzieś tam kryminalnych książek. Jak tam gdzieś sobie lecę na spacer z psem czy coś, to sobie zarzucam książkę. Natomiast z tych, które przeczytałem, faktycznie londyński gwardzista miał w sobie coś. Przeklęta trasa mi się też podobała i las mi się podobał. No jest kilka, no ciężko wskazać jedną. Natomiast było kilka fajnych, które, no na przykład od Maćka mi się ten tytuł, to żeś wybrał, kurde, te trzy krzyżyki. To mi się podobało na przykład. Bo nie miałem pomysłu na tytuł, dlatego trzy krzyżyki. No właśnie. Planujecie pastę z udziałem kilku osób dających swój głos. No przecież Łowca jest teraz z udziałem kilku osób. Pandemia będzie z udziałem kilku osób. Więc no cały czas takie te serie autorskie raczej się staramy, aczkolwiek mówię, no w tym czasie znowu pandemia nam pokrzyżowała plany. Bo jednak no takie przedsięwzięcie, jak teraz patrzę, 14 nawiedzonych nocy 3, no to faktycznie było tam tego dużo. Teraz gdzieś tam ludzie się porozjeżdżali, porozchodzili i po prostu już ciężko jest zebrać. Natomiast na pewno fajnie będziemy mieli w planach taką historię z innymi głosami YouTube'owymi Creepypast, więc coś takiego gdzieś tam się na pewno przyszykuje. Słuchajcie, o, Marcin ma pytanie. Co sądzicie o twórczości Remigiusza Mroza? Maciej, to jest twój ulubiony autor. No, ja mam swoją opinię, ale zachowuję ją dla siebie. Jest przed 23. Dobrze, słuchajcie, zrobimy tak. Poleci teraz pasta dla was. Nie mówię, że to są nowe pasty, bo to być może jacyś starzy tam wyjadacze historii być może już gdzieś tam je sobie słyszeli. Natomiast odpalamy może dla tych, co nie znają, będzie to nowość. Także historia. Jedna, można powiedzieć, z klasycznych i starszych historii. Także ciekawe, czy rozpoznacie, która to jest pasta. Także jedziemy i wracamy za chwilę. Nigdy nie zapomnę dnia, w którym odkryłem 666 AVI. Jestem wielkim fanem horroru i lubię creepypasty. Więc pewnego dnia zdecydowałem poszukać czegoś, co byłoby w stanie mnie przestraszyć, a później mógłbym wysłać to do moich przyjaciół, szukając u nich podobnej reakcji. W trakcie moich poszukiwań natknąłem się tylko na pliki w stylu suicidemouse.avi i deadbart, które wyglądały jak zabawa jakiegoś gówniarza w programie do obróbki wideo. Nawet AOSTH Episode 66 wydawał się mało straszny w porównaniu do tego, co zobaczyłem. Nie dam linka do tego filmu z dwóch powodów. Po pierwsze, strona wysyła cholernego wirusa, którego musisz zlikwidować w minutę od jego przejścia na komputer. Inaczej rozwali twój dysk. Po drugie, strona nie działa. Zawsze wyskakuje 404 server error message. Po ataku wirusa na czarnym ekranie pojawił się całkiem zwyczajny odnośnik pobierz. Bez zastanowienia nacisnąłem go i wideo zaczęło się pobierać. Nazywało się po prostu 666.avi. Film miał 10 minut. Zaczynał się ujęciem w pustej sypialni, a kamera musiała być ustawiona na statywie bądź czymś stabilnym. Na łóżku pod kołdrą był jakiś pagórek. Kamera była nastawiona na tryb nocny. Nie było widać żadnego światła. Słychać było jednak tylko czyjś ciężki oddech. Czyżby ktoś nagrywał siebie, gdy spał? Ale dlaczego? Trwało to około 2 minuty. Wtedy wszystko stało się kompletnie pokręcone. Ogromne ilości czarnej cieczy, prawdopodobnie krwi, zaczęły kapać z łóżka. Oddech zrobił się naprawdę ciężki. Ciecz zaczęła przeciekać przez ściany i drzwi do szafy, która zaczęła trząść się, jakby ktoś starał się z niej wydostać. Pagórek na łóżku powoli zaczął wzrastać.
a w momencie, gdy kołdra spadła, można było zobaczyć parę czerwonych oczu i uśmiechające się do kamery usta. Później film urywał się na jakieś 30 sekund, a akcja przeniosła się do innego, ciemnego pomieszczenia, o wiele większego niż poprzednie. Stał w nim fotel bujany, który kiwał się w przód i w tył. Ktoś w nim siedział. Nie wiem nawet kto, ponieważ siedział tyłem do kamery. Po prostu bujał się on w fotelu, cicho szlochając. W pewnym momencie przestał się kiwać i usiłował wstać. Jednak coś złapało go i pociągnęło w cień. Można było wtedy usłyszeć głośny krzyk. Był naprawdę głośny. I jeszcze przez jakiś czas dzwonił mi w uszach. Wideo znów się urwało. Zaczynałem się denerwować. To było bardzo chaotyczne. Przeraziłem się tak jak jeszcze nigdy. Ten krzyk. Krew. Zdecydowałem się kontynuować. Kolejna część filmu działa się na korytarzu w opuszczonym budynku. To był chyba szpital. Kawałki jasnozielonej farby leżały na podłodze. Miejscami stały zniszczone metalowe krzesła. Wyglądało to tak, jakby tym razem ktoś trzymał kamerę. Ten ktoś zdawał się iść do przodu. Kilka drzwi na korytarzu było szeroko otwartych. Przekroczył on pierwsze drzwi i zobaczyłem kogoś podłączonego do Bóg wie jakiego sprzętu. Sprzęt ten najwyraźniej sprawiał temu człowiekowi ból, ponieważ wydawał z siebie stłumione krzyki i próbował wyrwać się z więzów. Jego ciało było całe we krwi, a jego płacz był wręcz niemożliwy do słuchania. Drzwi do tego pokoju nagle zamknęły się, a okno zdawało się nie przepuszczać światła, lecz odbierać je. Kamera przeniosła się do kolejnego pokoju. Tym razem to była, a raczej wydawała się być, kobieta. Również leżała na szpitalnym łóżku, lecz była skrawkiem ludzkiej skóry. Krzyczała i próbowała się wymotać z ohydnego okrycia, które prawdopodobnie ją dusiło. W pokoju znów zgasło światło, a drzwi zatrzasnęły się. Nagranie ponownie się zatrzymało. Później ktoś nagrał małą dziewczynkę, która bawiła się wypchanym zwierzakiem. Bawiła się, jakby faceta z kamerą wcale tam nie było. Jedyne, co było widoczne przez ponad minutę, była ta właśnie dziewczynka. Bawiła się swoim królikiem. Nagle wszystkie uczucia z jej twarzy zmieniły się w jedno. Strach. Mężczyzna z kamerą chwycił zwierzątko, a dziewczynka zaczęła krzyczeć. Odsunęła się gwałtownie, wzywając swoich rodziców. Widocznie ten facet był dla niej obcym. Zaczął gonić ją po całym domu. Krew kapała ze ściana, dziewczynka biegła na górę do sypialni swoich rodziców. Krzyczała i waliła w drzwi, jednak były zamknięte. Nagle otworzyły się i dziewczynka zniknęła w ciemnym pokoju. Krew wciąż sączyła się ze ścian, a krzyki dziewczynki wciąż były słyszalne. Dźwięk rozrywanego ciała i bulgoczący płacz przeszywały zakrwawione mury. Wtem wszystko uciszyło się i drzwi zamknęły się głucho. Krew wypełniała cały kadr i po jakiejś minucie nagranie znów urwało się. Chwilę potem, jak klip się skończył, mój komputer się zawiesił i musiałem uruchamiać go od początku. Próbowałem ponownie uruchomić plik, ale wyskakiwał komunikat z błędem. Jednak tym, co przerażało mnie najbardziej,
była tapeta zmieniona na cholerne zdjęcie dziewczynki obdartej żywcem ze skóry. Wszystko działało normalnie, ale nie mogłem pozbyć się tych obrazów z mojej głowy. Wiem jedno. To wideo wciąż gdzieś krąży. Jeśli je znajdziesz, proszę, przez wgląd na twoją duszę i zdrowie psychiczne, nie oglądaj tego. Nie mogę pomóc, ale chcę, abyś wiedział jedno. Czuję, że jestem obserwowany. Obserwowany w swoim pokoju. Gdy nie mogę zasnąć w nocy i słyszę cholerny dziewczęcy chichot, a czasem kątem oka widuję krew spływającą z moich ścian. No. Macieju, jesteś, czy już grasz w grę? Ja nie słyszę nawet, że skończyłeś, bo nie mam podsłuchu. Znaczy skończyłeś, że poleciała pasta, ale dobra, jestem, chyba, na pewno. No dobrze, dobrze. Zaglądam, co tu na czacie, bo nie słyszałem, nie patrzyłem do tej pory. Ale widzę, że Maciek się tutaj głównie udziela. No, odpisuję, staram się odpisywać, jak widzę. Co miałem robić? Zapeciała. Chuck Norris. Nawet pewien element w pewnym elemencie Chucka Norrisa. Kciuk. A rzucił mi się ten użytkownik gdzieś tam w komentarzach, bo pamiętam, bo nazwa mnie zaintrygowała niesamowicie. Ludzie mają naprawdę ciekawe pomysły na niki. No, właśnie zastanawiam się, co było inspiracją do tej nazwy. Myślę, że jakiś film na nieodpowiedniej stronie. Myślisz? Myślę, że tak. Już to pisałem, więc odpowiem. W stylu lasu creepypasta. Przesłuchajcie sobie wszystkie pasty Marcina. One naprawdę taki klimat trzymają, że chciałbym kiedyś mieć taki poziom budowania klimatu, jaki ma Marcin w swoich pastach. Naprawdę. W ogóle, żeby nie było, że teraz tu będzie jakaś autopromocja. Ale naprawdę zachęcamy was, znaczy nie tyle, że zachęcamy, co polecamy wam zbiór, który co prawda był wydany na święta. Na www.mysterytv.pl możecie znaleźć ten zbiór świąteczny. Tam jest 7, tak? 7 tych opowiadań autorskich. 7. No, wszystkie mi się podobały, ale no moim numerem 1 jest historia Marcina Młynarczyka, która po prostu zrobiła tam... To jest to, co ja w Marcina historiach lubię najbardziej. Jest po prostu dwóch kolesi zamkniętych w pokoju, i jeden opowiada drugiemu, a klimat jest normalnie taki, że można nóż wbić i on będzie się unosił nad ziemią, bo jest tak gęsta atmosfera. No dokładnie, jestem tego samego zdania. I przyznam Ale szczerze, że... wszystkie historie były naprawdę super w tym zbiorze i uważam, że były poziom wyżej od creepy wyzwania, które było chwilę wcześniej. To prawda, że faktycznie gdzieś tam się według mnie wyróżniały, bo każde, mimo wszystko, że tematyka była świąteczna wszystkich opowiadań, to tak na dobrą sprawę każdy autor podszedł zupełnie inaczej do tych historii. Dokładnie. Nie ma się tam wrażenia, że jest coś tam powtarzalne, że jest, nie wiem, no Wigilia i nagle się wszyscy, nie wiem, czy mordują, czy potwór. No zupełnie każda historia jest inna, ale no nie będziemy tutaj oczywiście spoilerować, bo... Czekaj, odpowiem Kindze może, czy warto wykupić epilog Jałowca. Wiesz co, on ci pokaże kontrast między tym, co było, a tym, co jest teraz. I ogromny kontrast ci pokaże. Czy warto, to już sama zdecyduj, ale będziesz miała na pewno większy obraz całości. No, Tomek się chyba zawstydził, wycofał komentarz. Szkoda, że nie wiadomo, czy będzie kontynuowana. No, jak to nie wiadomo? No, powiedziałem, że będzie kontynuowana, tylko nie wiadomo kiedy. Raczej nie w tym roku. Witamy Tomka Jarugę.
Bardzo podoba mi się styl Maćka Papieża i Gabriela Gruli. Ja mogę powiedzieć, że całkiem niedawno nagrywałem właśnie historię Gabriela na wezwanie i wybrał Gabriel motyw urbexu. I powiem szczerze, że o pozostałych opowiadaniach na razie nie będę się wypowiadał, natomiast powiem, że Gabriela jest pierwsza z grupy B, więc ją na bieżąco mam już, że tak powiem, za sobą. Też fajnie podszedł do tego tematu. Jest klimat, naprawdę, jeżeli ktoś lubi właśnie takie historie typu Blair Witch Project, czy jakieś tam found footage i tak dalej, no to historia Gabriela powinna mu się spodobać, bo naprawdę jest to fajnie. No, Gabriel też ma historia Gabriela styl. Gabrielowi, tak? Powinna się spodobać. Tak powiedziałem? Tak. No dobrze, no to dobrze, że wyłapujesz. Historia Gabriela powinna się spodobać widzom wszystkim. On też ma swój charakterystyczny styl. Ja to już powiedziałem, że tych, no już creepy writerów, którzy z tym największym dorobkiem, oni mogliby mi wysłać swoje historie zupełnie anonimowo i ja podczas nagrywania byłbym na 99% wskazać, czyj to jest tekst, no bo już tak charakterystyczne gdzieś tam elementy związane ze stylistyką, z budową zdań ma Gabriel, Maciek, Marcin, Tomek, Piotrek, że już naprawdę, Szymon, że już można poznać w ogóle, zresztą ja już nawet po kroju dokumentu tego w Wordzie już widzę takie powtarzalne elementy, jak na przykład opowiadanie wysyła Szymon, jak wysyła Gabriel, jak wysyła Maciek. No to już nawet samo to, formatowanie dokumentu już daje fajny wgląd w to, jak autor podchodzi do... Nie mówię, że tam ktoś mi wysyła, nie wiem, no ręczne notatki, ale na przykład no chociażby takie rzeczy jak interlinia, czcionka, rozmiar czcionki. No zupełnie już każdy autor ma, widzę, swój wyrobiony jakiś styl ulubiony i tego się trzyma. Tutaj pisze użytkownik, że trzy pasty z wyzwania mu nie siadły, a mi z kolei siadły wszystkie trzy. Totalnie moje klimaty. Znaczy ogólnie zauważyłem taką dziwną jakąś tendencję, na przykład przy historii Omen, która spotkała się z jakimś takim niesamowicie dziwnym rodzajem, no może nie tyle hejtu, co takiej negatywnej krytyki, że no ja nie rozumiem pewnych rzeczy, mianowicie takich, że rozumiem, załóżmy, tutaj cytuję jakieś tam wypowiedzi najczęściej powtarzalne, tak to ubiorę w słowa, że no fajnie, no niech giną ludzie, niech są duchy, niech coś tam, no ale to, że on tam skrzywdził zwierzątko, no nie mogę, brutalne, łapka w dół i tego, no takich rzeczy nie powinno być. Znaczy, ja mam wrażenie, że ludzie sobie zarzucają jakiś tabu, którego absolutnie nie można przekroczyć, jak ktoś przekroczy, to jest jakimś psycholem, no nie, to tak nie działa. To jest fikcja literacka i wszystko, co się tam dzieje, jest po prostu opowiadaniem. No, no właśnie dlatego też mówię, bo no tam komentarze niektóre były naprawdę dosyć ostre, no bo chociażby to, że tam Adrian Iwaniak jako autor tej historii Omen, no zostały na niego naprawdę takie komentarze niezbyt, no że tak powiem, no gdzie ludzie, no wiadomo, można wyrazić swoją opinię, że komuś się nie podoba, no ale kurczę, wyzywać autora, że jest psychopatą i nadaje się do leczenia. No dokładnie, no, nie, no, to jest przegięcie, przegięcie. No to słuchajcie, no to weźmy historię Stephena Kinga, tak? Chociażby to, książka, gdzie jest scena, oczywiście w książce, w filmie jej nie było, gdzie grupa tych chłopców, no że tak powiem językiem naukowym, kopuluje z dziewczyną w ramach tego, że uważają, że w ten sposób zwalczą klątwę i masa innych rzeczy, które on opisuje, a co to prawie w każdej książce u niego jakiś pies jest zamordowany. Albo Masterton, gdzie wszyscy, każdy z każdym i ze wszystkim, no to by trzeba pozamykać wszystkich autorów, tak? No dokładnie. Bo jest rozróżnienie pomiędzy gore a historiami paranormalnymi. Zgadza się, ale jedno i drugie jest horrorem. Dokładnie. Horror to jest pojęcie naprawdę szerokie. To jest tak, jak ktoś pisał, no mamy gore, mamy duchy, mamy zjawiska paranormalne, mamy psychopatów, no różne rzeczy. Więc no wchodzimy świadomie słuchać historii grozy. Jest ostrzeżenie zawsze na początku, że historie mogą być brutalne, drastyczne opisy, nieodpowiednie. No i nagle gdzieś tam jest w historii napisane, że opętane dziecko skrzywdziło pieska i jest oburzenie. Ja sam uwielbiam zwierzęta. Ja mam psa
i ostatnio wsparłem bardzo, tutaj nie chodzi, żebym się teraz tu chwalił, natomiast wspieram też zbiórki gdzieś tam pomocy na zwierzaki, na schroniska, bo uwielbiam zwierzęta tak samo i nie, nienawidzę, na przykład nie mogę zdzierżyć informacji, gdzie widzę na portalu miejskim informację, że gdzieś jakiś tam, załóżmy, sadysta znęcał się nad psem, ale to jest rzeczywistość. A w historii pod tytułem Omen, no jak to mówi się w filmach, żaden zwierzak nie ucierpiał, tak? No to jest tylko przedstawienie pewnego... Historia się chyba Nemo nazywała. Nemo, przepraszam, Nemo, dokładnie. Natomiast tam jest przedstawienie pewnego jakiegoś elementu, tak samo jak chociażby we wczorajszej paście Szymona. Jak napisał historię, miał dwie twarze, wszyscy zaczęli pisać, że Szymon psychopata, chory, co za chora pasta, bo była scena, że tam przewiercił, uwaga, spoileruję teraz, jak ktoś nie słuchał, to szybko wycisza sobie głośniki, że tam przewiercił brzuch i ojeju, no jak jest, jakie okropne. No to nadal jest horror, prawda? Natomiast teraz jak napisał ostatnie opowiadanie, no to były komentarze, że jakaś płaczliwa historia, niestraszna, bardziej jakiś tam, no... Co taki autor może sobie teraz myślić? No, pomyślał, że co, no, napisał historię mocniejszą, no to źle. Napisał trochę mniej ostrą, też źle. No to no, w końcu... Ja nie... zupełnie nie rozumiem tego zjawiska. Ja generalnie uwielbiam czarny humor. I to o wszystkim jak leci. No, nawet o krzywdzeniu dzieci humor uwielbiam. No, to jest humor, tak? Ale jakbym zobaczył na ulicy, że ktoś krzywdzi dziecko, to bym mu takiego gonga wyjebał, żeby nie wstał. No trzeba to rozumieć, tak? No, słuchajcie, no... To ludzie, no jest życie i jest fikcja literacka, tak? No nie rozumiem naprawdę, to nie rozumiem tego, co się ostatnio pojawia w komentarzach. No niestety, no słuchaj, no albo tak jak ktoś tam napisał, że w tej paście Nemo, tak, że tam skrzywdził noworodka, no i że ktoś nie może tego słuchać. No ja mam dwójkę dzieci i jakoś czytam to, ale rozróżniam po części wykonanie jakiegoś obowiązku, no nazwijmy to zawodowego, czy nagranie historii creepypasty od rzeczywistości, no na przykład jakieś informacje z Polski, że gdzieś tam jakaś matka coś zrobiła, mną to wstrząsa i ja nie mogę takich w ogóle nawet artykułów czytać, bo po prostu ja nie wiem, co bym z taką osobą zrobił. Natomiast historia, no to jest historia, to jest fikcja, to ma wzbudzić strach, ma wzbudzić jakiś bulwers w nas, przestraszyć, także no trzeba odróżnić, co jest co, tak? Więc no cóż, no. Straszne opowieści, są jakieś opowiadania horrorowe, które was obrzydzają. Mnie generalnie obrzydza tylko jedna rzecz. Jak ktoś komuś wokół grzebie, czy... I to mnie obrzydza faktycznie, ale nic innego mnie nie ruszy. Jak się ktoś zaczyna dziać z okiem, to ja wtedy po prostu... No ja się robię blady i mnie jest słabo. Maciek, jeszcze nie lubi szeptania. Kończ, przestań. Odejdź. No, tak, Maciek ma wtedy takie niekontrolowane jakieś odruchy, tam nie wiadomo co się dzieje, nie lubi. Także nie szeptajcie. A zwłaszcza w pastach. Wychodzę stąd. No właśnie. Czy coś obrzydza? Ogólnie nie, no. Ja to ci powiem, Krystian, że już no, przez tyle lat, co... W ogóle ja też mówiłem, ja jestem od dziecka gdzieś tam sfiksowany na punkcie horrorów, więc mało co, nie ma czegoś takiego, żebym czytał jakąś pastę i coś mnie tu nagle obrzydza. Już nie wiem. Nie wiem, jakoś tak... Nie ma takich sytuacji. Nie było też sytuacji, że gdzieś tam nagrywałem historię i nagle sobie pomyślałem, kurna, nie, no nie dam rady, nie. Miałem, że nagrywałem i sobie myślałem, ja pierdzielę, ale wymyślił, nie? Ale jedzie po bandzie, ale nie, no nie było jakichś tam... Prędzej zastanawiam się, jak zostanie to odebrane przez widzów. I na przykład w przypadku historii Nemo już wiedziałem, że będzie pewnie odbiór, zaraz gdzieś tam się pojawią komentarze. Zwłaszcza już wiemy, że jak gdzieś tam zwierzątko w historii ucierpi, to jest źle. Ewolusiek, dziękujemy bardzo za wsparcie. Zrobicie kontynuację Creepy Milionerów dla widzów. Jak się Creepy Milionerzy przyjmą? Tak, to myśleliśmy, żeby zrobić taki krótki znowu sezon wznowiony. Także na pewno, jeżeli takie coś będzie, to też poinformujemy, a Maciek świadkiem, że jak żeśmy robili tych Creepy Milionerów, to mówiłem mu o tym. No dokładnie. Pomyślę.
Znieczulica zawodowa. No, no, można już tak coś mniej więcej tak nazwać. Zresztą ja już w ogóle na przykład teraz, słuchajcie, kompletnie zrezygnowałem z oglądania horrorów. Tak jak kiedyś uwielbiałem oglądać horrory, teraz w ogóle ich nie oglądam. Kompletnie. Przerzuciłem się, słuchajcie, na komedie romantyczne. Natomiast horrory nie, bo już ostatnio odpaliłem jakiś horror na Netflixie nawet. Nie wiem jaki. Po 15 minutach z zażenowania stwierdziłem, że wyłączam, bo po prostu ja już 30 sekund przed tym, co się wydarzy, wiedziałem, co się wydarzy, bo te horrory już są tak przewidywalne, tak oklepane, tak jadą tym samym schematem, no że to już dla mnie jest po prostu, no nie wiem, no już dobrego horroru nie widziałem od nie wiem kiedy. Więc wolę sobie obejrzeć jakąś komedię, czy thriller trzymający w napięciu, czy coś innego. Tu jeszcze znalazłem pytanie sprzed chwili, nawiązujące do tego szeptania. Czy jak na lekcji kiedyś mi ktoś szeptał to, co wtedy robiłem? My się staraliśmy nie szeptać na lekcję. Tak, oni dają wiem, mordy. Jak to brzmi, ale no trochę tak. Trochę było problemów z tego tytułu, ale nie, szeptanie nie, nigdy. Nie ma dobrych horrorów. No nie ma, no niestety. No to podobało mi się to. Nowa wersja. To mogę powiedzieć, że podobało mi się, jak to zrobili. Natomiast te horrory typu gdzieś tam Klątwa Lajorony, Zakonnica, coś tam, no nie, po prostu. No i tyle. Tyle mogę powiedzieć. Powiedz w końcu o tym gwiżdżącym, to mogę zacząć banować za. Ale no już mówiłem, no usunęliśmy, bo historia w pewien sposób, no skontaktował się z nami autor, on tam miał jakiś inny pomysł na te swoje opowiadanie, chyba nie wiem, czy chodziło o publikację w książce i po prostu skontaktował się, żebyśmy na razie to zdjęli i miała być chyba zdjęta też z jakichś tam innych serwisów, więc no po prostu, no tak to wyszło. No najpierw była zgoda, później jednak się autor wycofał i tyle. No już mówiliśmy milion razy o tym. Kiedy kolejny sezon Dualistic? Jest odpowiedź w ostatnim odcinku trzeciego sezonu. Serię filmu Obecność, jak oceniasz, Maciek? Ja oceniam tak, że obejrzałem chyba pierwsze dwa filmy, już było to tak dawno temu, że w ogóle nie pamiętam. Też widziałem jedynkę i dwójkę i tyle. Japońskie horrory. Nie porwała mnie ta historia. Krystian mówi o japońskich horrorach, ja powiem tyle, że ja, kurde, jak miałem lat, nie pamiętam ile to mogłem mieć, no z 14, 13... No nie pamiętam już dokładnie kiedy i obejrzałem ten japoński The Ring, kurde, autentycznie, a w nocy jak się budziłem, się bałem iść do kibla, no, bo myślałem, że mi tam z kibla wyjdzie ta Sadako, czy jak ona tam się nazywała, więc no japońskie, albo te Shutter też był, pamiętam, podobał mi się. No one mają coś. To bym bardziej o Złoty Deszcz podejrzewał niż o strach. If you know what I mean. Ile masz teraz lat, Jakubie? Popatrz. Przemilczę. Więcej ode mnie i to jest akurat spoko. Więcej ode mnie, mniej od Marcina. Tak. No. Już patrzamy, za chwilę poleci jakaś pasta, bo już parę minut gadamy, więc poleci historia, gdzie recenzujemy horrory. No może i coś kiedyś pomyślimy nad jakimś takim specjalnym odcinkiem. Jak tam z pandemią? No będzie, no tak jak zgodnie z zapowiedzią w 2021. Cały czas trwa zgodnie z zapowiedzią w 2021 będzie. Stefan Król, autor na grupie, napisał, jak sprawa wygląda. Wcześniej niż na jesieni nie ma się co spodziewać. To będzie. A która pasta o czterech demonach, Mateusz? Która co? Mateusz, która pasta o czterech demonach? Bo jeśli mówisz o trzech próbach, no to już jest kontynuacja od dwóch tygodni w niedzielę. Będziecie zamykać kanał, czy raczej nie? Zamykasz, Maciek? Kanał? No. Nie, ja nie zamykam. Ja ze swoim zostaję. Już mi się tu ładna liczba subskrypcji robi, także będę rozbudowywał kanał.
Najlepsze jest to, że ja to już mówiłem Maćkowi, ale zaraz się upewnię jeszcze. Ja na swoim kanale Jakub Rutka, na którym nie mam ani jednego filmu, mam 1500 subskrypcji. No to, to jest też fascynujące, ale naprawdę tam się coś pojawi. Niebawem tam się coś pojawi. Tak jak i u mnie. Nie, ale ja mówię naprawdę. Ja już mam w głowie plan na film, także tam niedługo się coś pojawi i zacznie się pojawiać. Ewolusiek, dziękujemy. Niestety nie ma już dobrych horrorów, jedynie wy mnie trzymacie w klimatach. Ciekawe, kiedy Netflix wyda Dualistic. No, myślę, że nie wiem, nikt się na razie z nami nie kontaktował jeszcze w tej sprawie. No, także możecie subskrybować śmiało kanał Maciej Papież, kanał Jakub Rutka. Zobaczymy, może uzbieramy 100 tysięcy bez żadnego filmu. Chociaż gdzieś tam widziałem jakiś kanał taki właśnie, że zbieram na przycisk bez żadnego filmu. Tak, tak, ale on wszędzie, wiesz, wszędzie pisze komentarze, także myślę, że nam się to nie uda. Dobra, przechodzimy teraz do historii, także zostawiamy was z opowieścią mroczną akurat przed godziną 22 i za parę minut słyszymy się znowu. Nie potrafię wam opisać, jak się teraz czuję. To, czego doświadczam, jest tak dalekie od normalności, że zaczynam sądzić, iż oszalałem. Prawie. Moja żona, Bia, zmarła podczas porodu. Była przepiękna, zabawna, inteligentna i uparta. Kobieta, której śmiech był tak głośny, że jedzenie w restauracji było wyzwaniem. Której spojrzenie było tak intensywne, że aż drżały mi ręce. Straciłem ją, gdy wydawała na świat naszą córkę. Sam. Oczywiście mógłbym mieć do sam urazę za zabranie mi czegoś, co było moje i tylko moje. Za zabranie czegoś, co było tak prawdziwe i absolutnie nieskalane. Ale nie miałem. Wiedziałem, że Bia nie chciałaby tego. Nie chciałaby, by życie naszego jedynego dziecka zrujnowane było przez nienawiść. No ale nie o tym mowa. Tu nie chodzi o cios, który życie zadaje, odbierając na zawsze coś, co kochasz. Chodzi o coś znacznie, znacznie gorszego. Moja córka była pełna życia. Zawsze biegała i krzyczała. Skakała z i na drabinki, siała spory zamęt w przedszkolu. W jej 6 urodziny wybraliśmy się z przyjaciółmi do kina. Miała tyle energii, że ledwie za nią nadążałem, kiedy lawirowała między ludźmi na chodniku. Od czasu do czasu odwracała się i przez morze ludzi wołała: "No dalej, tatusiu!" I to tonem niemalże urażonym. Nic nie mogłem poradzić. Kochałem ją. Próbowałem ją dogonić. Naprawdę. Była zbyt zajęta patrzeniem na mnie, kiedy wbiegła na drogę, a autobus nie miał czasu, by zdążyć się zatrzymać. Okropny odgłos miażdżonego ciała. Dookoła zapanowała cisza. Wziąłem na ręce i otuliłem jej połamane ciało. Zbyt otępiały, by ronić łzy. Zbyt obolały, by się poruszyć. Czułem jedynie ciepło jej krwi, powoli wyciekającej na moje ubrania. Byłem w takim szoku, że mogłem jedynie myśleć, jak ja te spodnie dopiorę. To brzmi strasznie, wiem. Ale taka strata odziera cię ze wszystkiego i pozostawia jedynie z typowo ludzkim procesem myślowym. Kolejny tydzień był jak za mgłą. Nie jestem sobie w stanie przypomnieć nic, co działo się pomiędzy kondolencjami składanymi przez przyjaciół i rodzinę, a moim zawodzącym płaczem, który mogło wywołać cokolwiek. Trzaśnięcie drzwiami, szum lodówki, śmiechy w radiu.
Na jej pogrzebie zjawiłem się pogrążony w żałobie. Nie mam tu na myśli tylko ubrań. Byłem ogarnięty mrokiem do szpiku. Nic nie czułem. O niczym nie myślałem. Godziny mijały, a ja zachowywałem się jak człowiek ostatkiem sił brodzący w wodzie. Jedynie z głową na powierzchni. Wszyscy chcieli mi powiedzieć o Sam, jaka doskonała była, jakim aniołem była. Tak, jakbym nie wiedział, jakbym nie zdawał sobie sprawy, jakim skarbem była moja własna córka. Mężczyzna, wyróżniający się spośród reszty, podszedł do mnie i wręczył mi dużą, skórzaną książkę. Wówczas pomyślałem, że to rodzic jednej z koleżanek Sam i wręczył mi właśnie album z ich wspólnymi zdjęciami. Byłem zbyt otępiały, żeby zastanawiać się nad jego zimnymi dłońmi i nad tym, że nie wspomniał o mojej córce ani razu. Przez blisko miesiąc nie wiedziałem, co się dzieje. Piłem. Zamknąłem się całkiem sam w naszym już pustym mieszkaniu, wpatrując się w kartony. Już nawet nie miałem łez, by płakać. Dopiero gdy zjawiła się moja siostra, która wzięła moją dłoń i zaczęła do mnie mówić, zacząłem dochodzić do siebie. Siedziała, słuchała wszystkich szalonych rzeczy, które mówiłem, i łagodnie mnie pocieszała. Nie wyciągnęła mnie z depresji całkowicie, ale na tyle, że byłem w stanie znowu żyć. Wtedy też postanowiłem zajrzeć do tej książki. Postanowiłem zapamiętać całą radość, którą Sam wniosła do mojego życia i wspominać ją bez smutku i żalu. Otworzyłem na pierwszej stronie. Był to w zasadzie segregator, pełen polaroidowych zdjęć mojej dorastającej córki. Zmarszczyłem czoło. Zdjęcia zostały zrobione z daleka, nieco nieostre. Na kilku z nich byłem też ja. Prawie szlak mnie trafił, ale miałem jednocześnie nadzieję, że reszta zdjęć coś wyjaśni. Starałem się sobie wytłumaczyć na wszelkie możliwe sposoby, jak ten mężczyzna mógł wejść w posiadanie tych zdjęć. Dlaczego tak mu zależało na uwiecznieniu chwil z życia mojej córki? Kolejne zdjęcia pokazywały okolice urodzin Sam. Były tam zdjęcia z dnia, kiedy dałem jej malutki rower na jej 5. urodziny, a także zdarte kolana z tego faktu wynikające. Książka miała tyle stron, że sądziłem, że reszta jest pusta. Jednakże było tam jej zdjęcie, tuż przed wycieczką do kina w jej 6. urodziny. Miała na nim ten sam różowy płaszczyk przeciwdeszczowy, który bardzo chciała wtedy założyć, a na jej ramionach widoczne były moje dłonie. Nie było zdjęcia z wypadku. Zamiast tego jej życie miało ciąg dalszy w książce. Zdjęcie z jej 7. urodzin przedstawiało mnie i ją w ogrodzie, umazanych farbą. Na ziemi leżała duża rama z bardzo pogmatwanym malowidłem. Jej 7. urodziny. Jej 7. urodziny. Dotarło do mnie to, co zobaczyłem. Zamknąłem z hukiem książkę. Przez dłuższą chwilę tylko siedziałem na kuchennym stole i wpatrywałem się w skórzaną oprawę. Miałem nadzieję, że to tylko jakiś sadystyczny żart z Photoshopa. Ktoś to zrobił, by zaspokoić na mnie swoje wypaczone poczucie humoru. Powiedziałem, że taką miałem nadzieję, bo w zasadzie nie przyjmowałem do wiadomości innego wyjaśnienia. O ile w ogóle było jakieś inne. Zacisnąłem zęby i z myślą, że nie mam nic do stracenia, kontynuowałem. Nie do opisania są moje odczucia,
które towarzyszyły mi podczas dalszego oglądania i przerzucania stron. Spróbuję, ale to trzeba zobaczyć na własne oczy. Jej życie miało ciąg dalszy. Pokazane było, jak wypadają jej zęby mleczne. Jej pierwszy dzień w liceum. Coraz szybciej przewracałem stronę, a jednocześnie coś zauważyłem. Fotograf był coraz bliżej. Zbliżał się do niej. Im starsza była, nie z każdym kolejnym zdjęciem, tylko taka była ogólna ich kolejność. Fotograf był bliżej i bliżej. Być może miał coraz więcej śmiałości. Była piękna, oszałamiająco piękna. Jako nastolatka wyglądała tak samo jak jej matka. Kręcone włosy, uśmiech. Mi też przybywało lat, ale na zdjęciach występowałem coraz rzadziej. Jej 16 urodziny były dziwne. Grupa jej przyjaciół siedzieli na zewnątrz, pili z plastikowych kubków. W tle ktoś był. Niedaleko krzaków w parku, w którym zrobiono zdjęcie, stała jakaś ciemna postać. Nie zwróciłbym uwagi, gdyby nie niewielki cień, który rzucał na trawę. Wyprostowałem się na chwilę i odetchnąłem. To było zbyt dziwaczne. Byłem tak pochłonięty patrzeniem, jak moja córeczka dorasta, że nie myślałem, jak to się może skończyć. Chwile takie jak ta są tak kompletnie nierzeczywiste, że niekiedy się od nich odcinasz. Prawie czułem, że patrzę na samego siebie oglądającego te zdjęcia. To było jak sen albo program w telewizji. Kontynuowałem. Ciemna postać stawała się coraz bardziej zauważalna z każdym kolejnym zdjęciem. Prawie dało się zobaczyć jakieś szczegóły. Jego obecność była przytłaczająca. Przerzuciłem kartkę, spodziewając się, że zniknie. Ale zamiast tego, im bliżej byłem jej osiemnastki, każde urodziny zostały oznaczone podpisem pod polaroidem o treści "Kolejny rok". Sam pojawiała się w miejscach, których już nie rozpoznawałem. Zdjęcia przedstawiały jej słabo oświetlony dom. Jej twarz z grymasem strachu, w najdziwniejszych pozach. Czasami ubrana była jak starożytna królowa, innym razem jak pokojówka szorująca drzwi. Tajemnicza postać była coraz bliżej. Jego nogi lub ręce pojawiały się na każdej fotografii. Bez względu na to, jak ubrana była, na jej twarzy było widać ból i desperację. Dobijało mnie to. Miała też siniaki na twarzy. Wyglądała chudo, wręcz chorobliwie. Nie mogłem. To było popaprane. Naprawdę chore. Moja córka. Nie poddałem się. Ostatnie zdjęcie, na które spojrzałem, zanim rzuciłem książką, przysięgając, że nigdy więcej do niej nie zajrzę, przedstawiało jej 18 urodziny. Pod spodem podpis "Nareszcie", napisany bardzo niechlujnie. Patrzyła wprost w obiektyw, zapłakana. Klęczała ubrana w czarną suknię wieczorową, z jabłkiem w ustach i rękami skrępowanymi za plecami. Jej makijaż został zniszczony przez jej łzy. Było tak, jakby zwracała się do mnie. Błagała mnie o pomoc. Nie mogłem nic zrobić. Wyszedłem z pomieszczenia łkając. Przecież nie mogłem zadzwonić na policję. Nie żyła. To, co nie pozwala mi spać w nocy, to nie zawartość książki, którą już zobaczyłem. Tylko to,
że zostało jeszcze tak wiele stron. Tłumaczenie Fosfester. Jesteśmy ponownie, wracamy. Mamy też historie krótkie, które będziecie mogli wysłuchać w wykonaniu Maćka. Ale że co, że ja teraz? Nie no, nie mówię, że teraz. No, to dobrze. Za chwilę odpowiemy na kilka pytań i przejdziemy jeszcze do jakiejś historii. Poczytamy coś na żywo, bo teraz były historie puszczone, natomiast poczytamy na żywo coś. Zaglądamy na czat. Cóż tam się dzieje? Miło nas słyszeć. Ponoć. A, ponoć. No. Tak. No to no, cieszymy się was też miło widzieć. Ponoć. Tak bardzo bym chciał być na tym waszym live, ale dostałem powołanie, więc tym razem niestety live mnie ominie. Powołanie? Do kadry? Może do wojska? Jakieś dzwonienie do widzów. No gdzie tam do ludzi będziemy po nocach wydzwaniać? Ile będzie miał odcinków Jałowca? 7. Gracie w jakieś gry? Gramy. Gramy. Ja ostatnio, to Maćkowi pisałem, rozbroiłem Hitmana 2. Wszystko fajnie, tylko szkoda, że tak krótko, bo 3 dni mi zajęło przejście tam tych 5 misji, które są. Także to była ostatnia gra, w jaką grałem. To Hitman 2. Ostatnio mi wysłał też zdjęcie, jak United wygrywało, chyba 8-0 tam było, albo 8-1. No, powiedziałem, żeby FIFA wyłączył z amatora, ale się okazało, że to faktyczny mecz był. To był prawdziwy mecz i Manchester United wtedy no wygrywał, ale to... Choć raz. Gracie w Little Nightmare 1 i 2. Przyznam szczerze, ja nie wiem nawet, co to jest. Dwójki jeszcze nie przeszedłem, jedynkę już przeszedłem. Nie mam czasu, żeby w dwójkę grać, niestety. Mhm. A ja nie wiem. Kuba, kiedy twoja książka? Jak ją napiszę w ogóle kiedyś, kiedykolwiek jakąś, i jakieś wydawnictwo zainteresuje się tym, żeby to wydać, to wtedy pewnie ujrzy światło dzienne. Ale kiedyś dzwoniliśmy do widzów tam w jakichś sprawach, po coś tam. Tak, i ktoś w krzakach odbierał na przykład. No, pamiętam, no tak było. Czy znacie Warframe? Nie, ja nie znam. Ja ze mnie to w ogóle jest... Znam taki... tylko z tytułu. Ze mnie to jest w ogóle taki gracz jak, no... Niedzielny. Ja to tam naprawdę od czasu do czasu tam w coś pyknę, ale... Ale żebym był jakimś tam gamerem, ja mam dosłownie 10 gier u siebie w domu, więc tam ze mnie to taki gracz jak... Z kozich cycków kastaniety, jak to tam gdzieś było w jakiejś historii. A to nie było w tej trollpaście? Wycieczka? No to nie było w Dualistyk Trójce. No to jeżeli tak, to ściągnąłeś z wycieczki. Tak, tam było? Tak mi się coś wydaje. Macie coś do sprzedania? Ja aktualnie mieszkanie. Więc jakbyś tutaj... Pulpetinka. No, wnioskuję, że jakbyś była zainteresowana, to... Ale nie, no już nieaktualny, już poszło, więc... Ale jeszcze dzisiaj było do wzięcia. Jaki był najlepszy horror? A, to już było, już mówiliśmy. Czy rozważacie grać na live'ach w gry typu Silent Hill? Nie. Się nie przyjęło kompletnie. Próbowaliśmy tam kiedyś te The Last of... Nie, co to było? Until Dawn. Ale jakoś tak... Jakoś tak chyba nie pykło. Znaczy to też było dawno, no bo to było wszystko jeszcze lata temu, więc...
Więc nie wiadomo, jakby się to przyjęło teraz, ale... Ale ja nie gram w gry horror, więc... No nie wiem. Myślę, że zostaniemy raczej przy tym, co już tutaj się sprawdza. Czy ja bym napisał trochę pastę, tylko ja nie mam absolutnie poczucia humoru, więc to by bardzo kiepsko wyszło. Paul Petinka, jestem chłopem. No, no widzisz. No to Pulpetinek powinieneś mieć nika, nie Pulpetinka. Jaki waszym zdaniem jest najgorzej wykonany horror? Bo według mnie Slenderman. Tego to nawet nie oglądałem, bo uznałem, że już po prostu aż tak dużo czasu nie mam, żeby marnować takich, gdzieś tam półtorej godziny. Z takich nowych, które widziałem, to chyba Zakonnica jednak. Czy oglądaliście W lesie dziś nie zaśnie nikt? Nie, jeszcze nie. Ja to oglądałem. Tak? Jak na polskie warunki film jest okej. Okay. Ale myślę, że bardziej byłby okej, gdyby zrobili z tego parodię slashera, a nie samego slashera. Bo ten film przejawia wszystkie aspekty parodii filmów slasherowych, ale niestety był napisany na poważnie. Planujecie kolejne współprace z kwadratem? Tak, to już mówiłem, no coś z tym, z innymi kanałami coś na pewno przygotujemy, no na pewno na jakiś specjal, jakieś historie. Fajnie byłoby zebrać ludzi tak do kupy, którzy działają w tym środowisku, więc myślę, że coś się pojawi, ale kiedy konkretnie, no to nie. Odradzam kupować mieszkanie od tego gościa, po pierwsze nawiedzone, po drugie pod podłogą trujące grzyby rosną, no tak, tak. Dokładnie. Tak, tak jest. Pajęczyny po kątach porozstawiane. Ale. Ewolusiek, pokażmy siłę, wspomóżmy trochę chłopaków. Dziękujemy bardzo. No jakoś się staramy tutaj rozwijać i coś tam też nie tylko dla siebie, co też Maciek dzisiaj też pokazał w Creepy Milionerach, więc dziękujemy bardzo. Oczywiście, no my mówimy, no nie mówimy cały czas nawet o wpłatach, żebyście gdzieś tam nas tutaj wspierali. Jest taka opcja, oczywiście, no poinformujemy, że jakby ktoś miał ochotę, to jest opcja wesprzyj. Natomiast mówimy, to jest zawsze tylko i wyłącznie dodatek. No to nie jest, my nie traktujemy tego jako, że musicie nam tutaj coś dawać, bo my, o Jezus Maria, nie wiem, no nie, to jest tylko i wyłącznie wasza dobrowolna inicjatywa, jeżeli chcecie wspomóc autorów, ich twórczość, rozwój kanału, żeby to jakoś tam się... każdy, wiadomo, poświęca jakiś tam czas w przygotowanie tego wszystkiego, więc jeżeli chcielibyście, no, w jakiś sposób nas tam wynagrodzić, no to można, ale no mówię, nie ma tak, że dawajta. Dejta. Czy Marcin aktorsko tam było okej? Okay. Ja bardziej o scenariuszu mówiłem. Ten scenariusz był niby pisany na poważnie, a wyszła parodia. Jakby to całkowicie poszło w stronę parodii, no to byłby super film. Ale w tym przypadku, no to jednak bardzo tak sobie, scenariuszowo. Czy lubicie książki fantasy? Ja uwielbiam. Dla mnie w ogóle kompletnie fantasy mógłbym czytać, pisać na okrągło. Dla mnie kompletnie nie mój klimat. Nie, no po prostu nie mogę się jakoś przez to przecisnąć, aczkolwiek, chociaż nie wiem, czy to jest fantazy, według mnie to w ogóle nie jest fantazy, ale ktoś mi kiedyś, miłośnik fantastyki, polecił Jacka Piekarę. Stwierdziłem, no dobra, on lubi fantastykę, ja nie lubię, ale no dobra, jak tak poleca, i sięgnąłem po cykl inkwizytorski Jacka Piekary i po prostu, no... Przepadłem w nim bez reszty. Mam wszystkie tomy, jest to coś niesamowitego. To jest fajny, bardziej kryminał, nawet z jakimiś tam elementami właśnie horrorowymi. Aczkolwiek bardziej to historie kryminalne, osadzone w zupełnie innej rzeczywistości, gdzieś tam jakiejś inkwizycji średniowiecza, czy nawet jeszcze tam gdzieś ho, z historii dobry nie byłem. Natomiast jest to zupełnie inny świat, oderwany od rzeczywistości, i to nie jest umiejscowione stricte za czasów inkwizycji,
tradycji to jest w ogóle alternatywna rzeczywistość, gdzie Jezus Chrystus nie umarł na krzyżu, w ogóle wiara wygląda inaczej, ale same wątki, sama historia, humor jest naprawdę godna polecenia, więc jeżeli to można podciągnąć pod fantastykę, no to chociaż uważam, że nie można. To na tym się moja przygoda z fantastyką kończy. No i jeszcze przeczytałem, no oczywiście Tolkiena, aczkolwiek przez Wiedźmina w ogóle nie przebrnąłem. Nie przeczytałem bodajże jeden rozdział książki, odłożyłem, nie przeczytałem nic, nie obejrzałem serialu Wiedźmin na Netflixie, nie widziałem filmu, nie widziałem nic w ogóle, co jest związanego z Wiedźminem. Nawet w grę nie grałem. Także, no jestem niewiedźminowy i nie fantastyczny. Co sądzicie o uniwersum Metro? Ja uwielbiam Kuchowskiego. Ja nie potrafię czytać Głuchowskiego. Ja dałem sobie spokój po pierwszym metrze, to jest dla mnie nie tyle ciężkie, co nudne. Ja wiem, że to jest dość niepopularna opinia, ale mi kompletnie Metro nie podeszło. Próbowałem jeszcze jedno, z tą walizką albo z tą książką, nie pamiętam teraz tytułu, w każdym razie o Koniec Świata chodziło. Przebrnąłem przez nią, ale powiedziałem wtedy, że już nigdy więcej Głuchowskiego. Co sądzicie o twórczości Walaszka? Wizjoner. Po prostu wizjoner. Przeskoczę na inne, bo tu jest pytanie, które chyba nie pojawiło się nigdy na żadnym live'ie. Chyba, z tego co pamiętam, Bożena pyta. Jak poznałeś Jakuba Jurczaka i Gabriela Grulę? To jest... Chyba nie było takiego pytania nigdy do tej pory. Nikt się nie pytał, jak żeś... Też nie pamiętam. No? Kompletnie nie pamiętam czegoś takiego. Przez tyle lat tyle pytań się pojawiało. To jest chyba pierwsze, które w ogóle nikt nigdy nie zadał. Więc bardzo chętnie na nie odpowiem. Jakuba Jurczaka poznałem... Nie pamiętam jak. Nie pamiętam jak. Ale poznałeś. Jakoś go poznałem. To znaczy, ja go poznałem... Jasna choroba. Ja go poznałem przez naszego wspólnego, przez mojego takiego bardzo dobrego znajomego ze studiów, Kamila, razem żeśmy studiowali sobie i kolega Kamil podjął już, że tak powiem, kierunek studiów, który my żeśmy razem kończyli, to był jego drugi kierunek. A pierwszy jego kierunek to właśnie kolega Kamil studiował z Kubą Jurczakiem. I gdzieś tam razem na jakiejś po prostu imprezie studenckiej, towarzyskiej, domówce poznaliśmy się z Kubą. I no i tak jakoś to zostało. No, gdzieś tam żeśmy złapali wspólny kontakt, dogadaliśmy się, że Kuba lubi pisać, ja lubię pisać, Kuba tam tworzy jakieś historie, ja coś tam nagrywam, no to może się jakoś to połączy. I tak jakoś to wyszło, natomiast, że tak powiem, od naszego poznania do w ogóle założenia kanału i do momentu, jak Kuba zaczął się tu udzielać na kanale, no to parę lat minęło. Bo w ogóle Kuba Jurczak, jak my jeszcze się bawiliśmy ze Staszkiem Orłowskim w kabaret, to Kuba Jurczak jeździł z nami jako nasz techniczny akustyk, więc dużo wspomnień, dużo gdzieś tam przeżyć na przeróżnych wyjazdach, jest co wspominać. A Gabriela to poznaliśmy pierwszy raz na Dniach Fantastyki, nie? Chyba. A ja nie wiem, wy Gabriela poznaliście przede mną. Ale poznaliśmy na Dniach Fantastyki. A może, nie wiem. Tak, ja znam tak. No, Maćka też poznaliśmy na Dniach Fantastyki. No bo jak widzicie, no my gdzieś tam... Znaczy na żywo tak, ale wcześniej tam... Parę wiadomości wymieniliśmy. No dlatego mówię, że gdzieś tam się znamy wirtualnie, a na żywo z Gabrielem, z Maćkiem poznaliśmy się zawsze na Dniach Fantastyki i widywaliśmy się raczej tylko i wyłącznie na konwentach jakichś, tak? No przecież my, Maciek, znamy się już lat jednak kilka, a na żywo widzieliśmy się ile razy? Ze 3-4. No właśnie, więc sami widzicie, że no. A znamy się bardzo dobrze i bardzo bywały momenty, że przecież żeśmy... Nie no, no jest tak, że mamy kontakt praktycznie codziennie ze sobą. Cały czas. Cały czas, to nie ma tam, że... tam. No. To on mi coś wyśle, to ja Kubie coś wyślę. Co chwilę pogadamy. Także kontakt jest. Boże, jaka to wzruszająca historia. Tak. Dobrze. Czy będzie jeszcze kiedyś oglądanie filmu na żywo, do którego czytasz? No nie wiem, może i coś będzie. No. Zobaczymy, no.
Dużo jest pomysłów, dużo jest rzeczy, które można zrobić. No natomiast no wszystko też rozgrywa się gdzieś tam o jakieś, wiadomo, zaangażowanie osób, udziału w tym wszystkim. No wiadomo, pomysłów, chęci to my mamy mnóstwo, mnóstwo, ale różnie czasami bywa. Na Pyrkonie nie byliśmy, aczkolwiek dostaliśmy Paulina, dziękujemy, dni fantastyki mi się marzą. Nam też się marzą, że jak tylko powrócą do takiego formatu, to na pewno tam będziemy. Nie, 100%, bo to jest też okazja dla nas, żeby się spotkać. To były dwa konwenty, na które my zawsze jeździliśmy. To były dni fantastyki we Wrocławiu, na które teraz z miejsca powiemy, że niesamowite podejście wolontariuszy. Coś po prostu wspaniałego, jak grupa ludzi, która zajmuje się organizacją tego konwentu, podchodzi do wszystkiego, do gości, do widzów, do zaproszonych osób, do, no naprawdę... Full profeska. Full profeska. My za każdym razem, jak tam jesteśmy, wracamy z ogromnymi bananami na twarzach, wspominamy tych ludzi. Coś niesamowitego. Jeżeli tu jest jakiś wolontariusz, pozdrawiamy was ogromnie i z całego serca ściskamy. Mamy nadzieję, że zobaczymy się jak najszybciej we Wrocławiu. Drugi taki konwent, na który jeździmy regularnie, to Kokon w Koninie. Tam byliśmy dwa razy chyba, tak? Czy trzy w Koninie? Dwa. Dwa razy. A nie trzy? Nie, dwa. Też polecamy, tam mój imiennik Kuba zajmuje się organizacją, też naprawdę bardzo fajna impreza, miała być, pandemia pokrzyżowała plany, a mieliśmy jechać, była nawet napisana specjalnie pasta na ten konwent, na razie jeszcze ją trzymamy, bo być może to gdzieś tam wróci, więc konwenty to są takie momenty, gdzie można się z nami spotkać. Wrocław, Konin, zapraszamy i no mamy nadzieję, że się spotkamy, a fajnie jest, bo zawsze na konwencie trafia się, nas to zaskakuje, bo wiadomo, no my na YouTubie, my teraz mówimy do was, nie mamy na razie wglądu, ile osób gdzieś tam nas słucha, przynajmniej no teraz tego nie widzę. Natomiast na konwencie my widzimy, tak? I to jest niesamowite uczucie, kiedy tak, mamy kontakt z ludźmi. Kiedy my wchodzimy na salę, tam jest po prostu, no, wypraszają, bo już miejsc nie ma, tak? I okazuje to się, to mi całkowicie głowę zniszczyło, że po prostu tyle ludzi jest chętnych na to, żeby posłuchać nas. I najciekawsze, że właśnie jak tam, bo zawsze zadawaliśmy pytanie, czy ktoś w ogóle słucha, czy miał styczność z kanałem, czy w ogóle jest tam gdzieś przez przypadek. I okazuje się, że naprawdę bardzo dużo ludzi jest na tym konwencie właśnie, którzy znają ten kanał i gdzieś tam po tych spotkaniach podchodzą, rozmawiamy sobie, jakieś tam zdjęcia, zbijamy piątki. No jest to niesamowicie fajne uczucie i my jak najbardziej zawsze też mamy czas, żeby z wami porozmawiać tak face to face, bo jest to zupełnie coś innego i wspaniałego i przyznam szczerze, że już bardzo chętnie bym na taki konwent pojechał. No przydałby się, ale niestety na razie jeszcze nie można. Gadinter.pl dołączył do grona widzów honorowych. Witamy, dziękujemy bardzo. Jaka jest pasta, z której jesteście najbardziej dumni, najlepiej się ją nagrywało? To może powiedz, co ci się najlepiej nagrywało, a ja powiem, z czego jestem najbardziej dumny z mojej twórczości. Mi się średnio co drugą pastę fajnie nagrywa, więc no bo wiadomo, no gdzieś tam jakaś weryfikacja tekstów jest, więc tam gdzieś wybieramy takie, które nam się najbardziej już podobają na etapie czytania, więc też i z automatu jak nagrywam, to też mi się je fajnie nagrywa. Dla mnie to jest Dar Potępionych na pewno. Uważam, że przy tej historii wspiąłem się na wyżyny mojego aktualnego wtedy warsztatu. Co prawda teraz po czasie widzę w niej sporo błędów, które mógłbym naprawić, ale na tamtą chwilę to był chyba mój szczyt. Tak, ja tylko odpiszę tutaj. O, już Rokoko mi uprzedził. Rokoko, też pozdrawiamy. Marcin miał z nami jechać i banie spić. Banie spić? No, ale jakie spić, halo? Jaką spić banie? Czy jest jakaś różnica między wspierającymi na YouTubie a Patronite? Tak, ja już jakiś czas temu mówiłem, że zachęcamy raczej na ten YouTubeowy, bo z Patronite'em często jest jakieś, są tam, no...
radzimy raczej przechodzić na te wspieranie YouTube'owe. Ja wiem, że oni więcej zabierają tej prowizji, ale to już tam nie o to chodzi, no bo Patronite więcej wypłaca twórcom, ale no mówię, no nam nie chodzi tu mocno jakoś o pieniądze, a bardziej o komfort widzów i wynagradzania was za wsparcie. Na YouTubie jest to wygodniejsze, bo my wrzucamy film i ustawiamy z automatu już dla wspierających w momencie wrzucenia, tak? I wy go widzicie. Natomiast na Patronite musimy konwertować zupełnie inne audio, robić taki po prostu mailing adresowy po kolei. Czasami gdzieś tam te maile nie docierają, czasami no jakieś są wiadomości, że właśnie coś tu nie doszło, coś jest jakiś problem, więc lepiej dla was będzie przejść na wsparcie YouTube'owe, mimo że tam jest większa prowizja dla YouTube'a, ale mówię, no to już tam jest drugorzędna sprawa. Jeżeli chodzi o wasz komfort, wolę, żeby to było na YouTubie. Macieju, skąd w ogóle ten talent do pisania? Jak to się zaczęło? Znaczy ja zawsze lubiłem pisać. Właśnie nie uważam, żebym miał talent do pisania. Nie, to taki głupi żart. Według mnie jest taki... sporo... Czekaj, skończę, bo według mnie jest... przynajmniej kilku autorów na Mystery TV, którzy piszą lepiej ode mnie. Dziękuję. Ale akurat nie miałem tutaj ciebie na myśli. Ja zawsze pisałem. Ja nie pamiętam czasu, kiedy czegoś nie pisałem. Od gimnazjum właściwie pisałem. Zacząłem własną książkę pisać wtedy. Co prawda teraz z perspektywy czasu ona już jest skończona, ale kompletnie nie jestem z niej zadowolony. Po prostu pisałem. Zawsze miałem w głowie jakieś historie, które sobie spisywałem, czy to odręcznie, czy później na komputerze i jakoś tak poszło. A z zupełnym przypadkiem zacząłem publikować na Mystery TV. To wszystko się zaczęło od grupy, którą Kuba założył. Poczytałem sobie to, co tam ludzie pisali, w sensie ich opowiadania i pomyślałem, a skoro oni mogą, to ja też coś wrzucę starszego. Wrzuciłem, przyjęło się. I tyle. A ja tu się odniosę, tak, Rokokoko uprzedziła, ale nie ma za co, a ja powiedziałem, że uprzedził, przepraszam bardzo, ale tak, Rokokoko, tak tam na tej miniaturce bardziej pana widać niż panią, więc tak uznałem, że pan, ale to uprzedziła, przepraszam, mam nadzieję, że... Ty zawsze miałeś problemy z rozpoznawaniem płci, także parę razy się naciąłeś. Mówiłem, nie wyciągaj z Wrocławia historii. Ta... Co miałeś, było we Wrocławiu, zostaje. Miałeś nie mówić, że ci wlazłem do łóżka noż. Ach ty, no jak zwykle wszystkie brudy musisz wywlec na wierzch. To nie była trauma. Dla mnie musiałem się nią podzielić. Jakieś rady dla początkujących pisarzy? Znaczy, ja nie wiem jak Maciek, ale wydaje mi się, że też podziela moje zdanie, że no my nie jesteśmy też specjalistami od pisania. My lubimy pisać. Lubimy pisać, lubimy to robić, aczkolwiek podejrzewam, że są o wiele lepsi od nas. No, Remigiusz Mróz, czy tam wielu innych wspaniałych autorów. No, także, natomiast ja mogę powiedzieć tyle, no, jakie rady. Jest taki mini poradnik, o ile to można, poradnik to jest przez duże P. Jakieś takie nasze spostrzeżenia, które na podstawie naszych jakichś tam doświadczeń zebraliśmy do kupy i przedstawiliśmy na kanale. Ja myślę, że taką podstawową radą to jest przede wszystkim pisać, chcieć pisać i próbować i nie zniechęcać się, bo nawet jeżeli ktoś dostanie od nas informację, że nie jesteśmy na ten moment historią zainteresowani, to nie traktować tego jako, o kurna, no to hajm, gdzieś tam już nie piszę więcej, zniszczyli moje marzenia czy coś. Nie odbierajcie tego w ten sposób, tylko po prostu gdzieś tam szukajcie metody, sposobu, żeby napisać może kolejną historię lepiej. Też bardzo... Czytajcie, przede wszystkim czytajcie. Właśnie. To chciałem powiedzieć, że bardzo przydatne jest czytanie lub też słuchanie, bo słuchając innych historii też gdzieś tam coś sobie wyrabiamy, jakiś styl, jakiś tam sposób narracji i tak dalej. No im więcej piszecie, tym lepiej piszecie. O ile oczywiście wyciągacie wnioski z tego, co nie zagrało w poprzednich historiach. Ja to wiem po sobie, że jak pisałem codziennie, to mi to szło dużo płynniej. Teraz niestety przestałem pisać codziennie i napisanie czegokolwiek to jest dla mnie katorga.
Pod tym względem, że nie ma tych automatyzmów, które wcześniej były. Co się stało z Kubą Wolnikiem, bo odszedł od was, a dołączył do Polish Creepypasta? No to jest stara historia, no sprzed paru lat, no. Nie ma jakichś tam nie wiadomo jakich tego, no my też nie będziemy tutaj, no po prostu, no nasze drogi, że tak powiem, się rozeszły w pewnym momencie, gdzieś tam nastąpiły jakieś tam różnice zdań i tyle, ale nie można powiedzieć, że tutaj jesteśmy na siebie czy poobrażani czy coś. Nie, bo gdzieś tam po jakimś czasie tam Kuba napisał i nie ma tu absolutnie jakiejś nie wiadomo jakiej dramy i nie wiadomo czego. Wynikły pewne, no, gdzieś tam rozbieżności w pewnych sprawach i po prostu, no, każdy poszedł w swoją stronę i tyle, no, tak jak to bywa, no. No Kuba Jurczak też stwierdził teraz, że jakiś czas temu, że, prawda, no, gdzieś tam się nasze zdania, no, zaczęły różnić, jeżeli chodzi, może nawet nie tyle i zdania, ale też chodzi o wiele innych czynników, no, wiadomo, przecież każdy ma jakieś swoje rzeczy, swoje zobowiązania, swoje sprawy, prawda, no i Kuba doszedł w pewnym momencie do takiego wniosku, że, no, nie może się skupić na kanale, nie może się podejmować tych obowiązków tam typu moderowanie i tak dalej, i tak dalej. Powiedzieliśmy sobie dziękuję, jeżeli chodzi o kanał, bo przecież my z Kubą utrzymujemy kontakt prywatnie cały czas. Jurczakiem oczywiście mówię. I teraz przy okazji Creepy Wyzwania Jakub Jurczak wrócił, więc no tak to bywa, no ludzie wiadomo przecież, no ilu moderatorów, którzy operowali Facebookiem, mailem, gdzieś tam już się rozeszło, bo to nawet ktoś nie wie, bo to pewnie część myśli, że to wszystko ja jeden tutaj obsługuję, więc gdzieś tam wiele ludzi, no, jest na studiach, ma jakieś egzaminy, coś tam i po prostu kończą gdzieś tam przygodę z nami, no bo mają swoje inne sprawy i tyle, no. Cóż tam dalej? Ciężko czas, bardzo ciężko. No. Dobrze, może coś przeczytamy. Może coś przeczytamy. Może przeczytasz ty, Maćku, bo do tej pory ostatnim razem, jak coś wspólnie żeśmy czytali, żeby zaraz tu nikt nie pomyślał, to też było we Wrocławiu. No. Tak, ale co było we Wrocławiu, zostaje we Wrocławiu. Tak jest. Dobrze, no to przelećmy te historie. Zacznij ty, później zacznę ja i poczekaj tylko. Pasta prawdopodobnie miała jakiś tytuł, ale Kuba mi jej nie podesłał. W sensie tytułu, nie pasty. Proszę bardzo. Patrzę na swoją ukochaną, ma zamknięte oczy, śpi. Mimo to mam wrażenie, że się uśmiecha. Taki delikatny, subtelny uśmiech. Może śni jej się coś przyjemnego? Zazwyczaj to ja budziłem się pierwszy. Lubiłem wtedy obserwować twarz mojej ukochanej, śpiącą, pogrążoną w sennych marzeniach. Potem delikatnie całowałem ją w usta, a ona otwierała oczy, witając mnie jeszcze bardziej promiennym uśmiechem. Tak było też i tym razem. Przysunąłem się i pocałowałem ją w usta. Potem zamknąłem wieko trumny. Koniec. To taki szorcik był, taki, no. Co mi wysłałeś, to przeczytałem. No tak, jest jeszcze jeden, ale to za chwilę. Ja zapytam, czy coś tam ci w tle gra? Czy tam ty masz coś tam włączone w tle? A słychać? No coś tam... No ja mam live'a na drugich słuchawkach, to już go wyciszam. No to tam może byś tam go, no bo właśnie miałem wrażenie, że słyszę ten. O. Dobra, też mam krótkiego shorta. Uwaga. Poczekaj chwilę, bo tu jakaś dyskusja się wywiązała. A dobra, okej. Okay. Dobra. Marcin to Mandrak napisał. Dobra, cicho, bo się... cicho, bo się próbuję skupić teraz na historii. Proszę się od Szymka odtentegować, tak? Mamy short, to teraz polecimy kilka takich krótkich shortów na... specjalnie jeszcze na żywo lecimy, już nie z nagrań. Uwaga. Pracuję jako stróż.
Często pełniąc nocny dyżur, słyszę tych wszystkich ludzi. Słyszę ich płacz, wołanie o pomoc, skowyt. Część tych głosów jest przerażająca. Niektórzy natomiast po prostu jęczą, jakby zmagali się z uciążliwym bólem. Zdążyłem już przywyknąć i nie reagować na te odgłosy. Czasem i zastanawiam się, czy to normalne. Może nie byłoby to dziwne, gdyby nie fakt, że pracuję w kostnicy. Koniec. Taki przewidywalny trochę, tak mi się wydaje. Trochę że, tak. No, że jeśli chodzi o samą... Nie było elementu zaskoczenia. No nie. Takie wiadomo, że mogło chodzić o to. Dobra, dawaj kolejny. Wiesz, wchodzę do kibla, siadam na muszli, jest ciepło. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że jestem ostatnim człowiekiem na ziemi. Tak. Albo tam kiedyś była taka historia, że siedzę w pokoju, coś tam i nagle słyszę pukanie w okno, w szybę za oknem. I że nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że mieszkam na 10. piętrze. Tak. No. Dobra, co ty udar masz? dawaj, jedziesz tą kolejną. Jadę. A nawet stoję w sali sekcyjnej domu pogrzebowego, który znajduje się w podpiwniczeniu budynku. Stoję i zastanawiam się, co ja tutaj robię. Mogłem być lekarzem, prawnikiem, policjantem czy informatykiem. Gdzie popełniłem ten błąd, który sprawił, że wylądowałem w tym miejscu? Może się kiedyś dowiem. Słyszę odgłos podjeżdżającego auta, zaś za szybą małego okienka, które znajduje się niemal na wysokości sufitu, dostrzegam opony zatrzymującego się karawanu. Dwóch dżentelmenów zjeżdża windą w dół, kładąc na stole noszę z ciałem zamkniętym w szczelnym, czarnym worku. Bez żadnego słowa zostawiają trupa i wychodzą, szepcząc coś między sobą. Pora poznać odpowiedzi na kilka pytań. Pierwszym z nich jest, co się stało? Odsuwam zamek, rozchylam worek i wpatruję się w ciało. Dobrze znam tę twarz. Widywałem ją zbyt często. Oderwana szczęka, zmiażdżona klatka piersiowa, nadszarpana prawa ręka i wykręcona, złamana w dwóch miejscach noga. Wszystko jest jasne. Zginąłem w wypadku samochodowym. Mhm. Dobra, ja mam... Bardziej straszna moja dykcja była niż ta pasta. Wysłałem ci jeszcze jedną i w tym czasie ja machnę jeszcze tutaj takiego szorcika też mam. Dodajemy takie krótkie, tak jak było niby kiedyś to były pasty. No to właśnie czytamy takie te właśnie starsze. Wszedłem tak, do domu. Przerzucić muszę. Już? Mogę? Możesz. Wszedłem do domu i przekręciłem klucz w drzwiach, zamykając je od środka. Na wieszaku dostrzegłem kurtkę Ani. Wszedłem do salonu i zobaczyłem ją siedzącą przy stole i wpatrującą się w zdjęcia w naszym ślubnym albumie. Łzy spływały jej po policzkach. Wiedziałem, że to nie jest możliwe. Właśnie wróciłem z jej pogrzebu. Ła! Tum, 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 a to było kiedyś na kanale. Wszystkie chyba były. Było. No. Kurwa, kiedyś to było, teraz to nie ma. Kiedyś to były czasy, teraz nie ma czasów. To napisz teraz pastę, której nie było i zaraz przeczytam, no taką krótką. O, widzisz? I to jest teraz myk. Marcin, też jesteś na tym, zadanie dla ciebie. Napisz ta teraz dwuzdaniową pastę. Marcin, napisz, żeby teraz można było ją za chwilę tutaj przeczytać. Ja mam pomysł, ale to będzie bardzo inside. Dobra. Mieszkamy w dwupiętrowym domu. Ja z żoną zajmowaliśmy parter, zaś piętro należało do mojego dziadka, który większość kariery zawodowej spędził w wojsku. Często słyszę jego żołnierski krok na górze. Chodzi po pokoju w tej z powrotem. Zazwyczaj robi to w rocznicę dnia, w którym się powiesił. No właśnie, tutaj coś się pogrzebowo zrobiło. Właśnie jakieś strasznie takie pogrzebowe te historie. No ale. Dobra, jeszcze... Ale są dwie. Jeszcze tutaj sobie patrzę. O, no też mam taką jedną krótką. Ona gdzieś tam lata temu była dawno, ale może nowsi widzowie nie pamiętają.
jej najbliższa rodzina, przyjaciele. Wszyscy stali i patrzyli prosto na nią, na niewinnie wyglądającą Alice. Niektórzy płakali, inni zaś przyglądali się jej nieobecnym wzrokiem. Jej matka zdawała się być najbardziej przejęta. Cała dygotała i nie mogła powstrzymać łez. Ojciec starał się ją jakoś uspokoić, ale na nic się to zdało. Jej starszy brat patrzył na nią ze współczuciem. Dziwne, ale nawet jego żona miała łezkę w oku. Dlaczego to zrobiłaś? Odezwała się w końcu matka. Była zaskoczona tym pytaniem. O co jej chodzi? Czy to na pewno było do niej? Dlaczego? Zapytała ponownie, gdy nie otrzymała odpowiedzi. Nie rozumiem. Zaczęła Alice. Przecież ja nic nie zrobiłam. Ojciec starał się powstrzymać matkę, jednak ta odsunęła się od niego. Boże, czy pomyślałaś o nas? Czy zastanawiałaś się przez chwilę, jak będziemy się czuć? Ale, mamo, nie rozumiem naprawdę, o co ci chodzi. Próbowała ją jakoś przekonać, jednak ta zdawała się jej w ogóle nie słuchać. Mogłaś z nami porozmawiać. Zawsze byśmy ci pomogli, zawsze mogłaś na nas liczyć. Mamo, ale proszę cię, powiedz mi, o co chodzi. Ja naprawdę nie wiem, o czym ty do mnie mówisz. W ogóle, dlaczego tu jest cała rodzina? Po co tu przyjechaliście? Zrobiłam coś tak wielkiego, że wszyscy musicie się zlecieć? Pamiętaj, córeczko. Zawsze będziemy cię kochać. Mamo, opamiętaj się. W ogóle chodźmy stąd, czemu tu jesteśmy? Zawsze będziemy cię kochać, powtórzył ojciec. Zaczynam mieć tego dosyć. Czy ktoś mógłby mi wreszcie... Nagle usłyszała za sobą głos jakiegoś mężczyzny. Po raz pierwszy odwróciła się za siebie i poczuła nieopisany lęk. Zawsze będziemy cię kochać. Tymi słowami żegnamy dziś młodą Alice, która postanowiła przerwać swoje dotychczasowe życie. Miejmy nadzieję, że szybko znajdzie drogę w domu Pana, powiedział kapłan, zamykając wieko jej trumny. Tutaj widzę, że Marcin coś jeszcze podesłał. O, gdzie? Na tajnej grupie. Ale historię do przeczytania, tak? Tak, historię do przeczytania. Mogę się podjąć nawet. Dobra, no to czytaj. Marcin, jak masz kolejną, to dawaj, to będziemy czytać. Jedziesz, taką jedną, Maciek jedną i ja jedną przeczytam. Także Marcin, jeszcze wyzwanie, creepy na jedną. Maciek, jedziesz. Czytałem, że w tym domu dzieją się dziwne rzeczy. Nie wierzyłem w to i mimo wszystko go kupiłem. Wczoraj zacząłem ich słyszeć. Szeptają do mnie. Tylko na Boga, od urodzenia jestem głuchy. Pogrzeb nie, powiesił, a bo ja dopiero nadrabiam zaległości gdzieś tam na pogrzeb, czacie. Wiozłem Stopowicza motorem. Dziewczynie było bardzo zimno, więc dałem jej swoją kurtkę. Odwiozłem ją do domu. Gdy wracałem, przypomniałem se, że nie ma kurtki. A była ba... A, no i no, gdzie reszta historii? No, kurtkę go. Zabrała i poszła. Maryla Rodowicz daje ostatni koncert. Ostatniej żyjącej osobie na świecie. Królowej. Elżbiecie II. Tum, tum, tum. Otwierasz drzwi, a tam drzwi. To akurat nie jest nic nadzwyczajnego, u mnie tak jest. Mam podwójne drzwi, więc otwieram jedne, a tam są drugie, więc historia z życia wzięta. No, Marcin, coś tam ma szybko?
Ja pamiętam... Patrzysz na ścianę, a tam ściana. Ja pamiętam, słuchajcie, to jest w ogóle jeszcze przed, zanim w ogóle kanał powstał, była historia, ja już może to mówiłem na jakimś tam live'ie, ale była nawet później, to było spisane w formie creepypasty na kanale. Już nie pamiętam co, ale pamiętam, że wracaliśmy ze Staszkiem i z Kubą Jurczakiem z jakiegoś przeglądu kabaretowego. Mieliśmy mnóstwo kilometrów do pokonania i to było tak, że to była godzina 3 w nocy. I my jedziemy przez las. I może już to mówiłem, jak ktoś słyszał tę anegdotkę, to już to wie, o co chodzi. Kto nie, no to słucha uważnie. Jedziemy przez las. Na nawigacji widzimy, że my już ten... Znaczy na nawigacji, no już samymi własnymi oczami widzimy, że jedziemy już przez ten las jakieś dobre 10 minut. I to jest na zasadzie droga, po prawej drzewa, po lewej drzewa i nic więcej. Nawigacja pokazuje, że tego lasu przed nami jest jeszcze, no ja nie wiem, z 5-6 kilometrów. 3 w nocy lub 3 nad ranem, bo to już różnie ludzie interpretują. Jedziemy sobie tym samochodem i nagle bach! Baba idzie. Drogą, po lewej stronie, kobieta. W starszym wieku, takim już naprawdę, no, 70 lat. Idzie i ona sobie tam człapie, ciągnie jakiś wózeczek. Jezus, jak my żeśmy się wystraszyli, kobiety. I ja tak odwracam się do Staszka Orłowskiego, mówię, ty, a może ją gdzieś podwieziemy, czy co? Staszek mówi, no nie, no przecież, no gdzie, no ona w ogóle w drugą stronę idzie, bo my jechaliśmy, że tak powiem, przed siebie, a ona szła w kierunku, z którego my jechaliśmy. I tak mówię, ja pierdzielę. Mówię, że ona się nie boi, przecież no ja bym w życiu tam nie wlazł teraz na tę drogę, żeby tak sobie iść, a ona kobiecina idzie już tyle tego lasu, a jeszcze ile przed nią i ona idzie i nie wiadomo, gdzie ona idzie w ogóle. I tak sobie właśnie żartowaliśmy, że jakbyśmy ją wzięli jako, załóżmy, pasażera, tak na podwózkę i zadalibyśmy jej pytanie, że kurczę, proszę pani, no, pani się nie boi tak sama w nocy, w środku nocy? A ona by odpowiedziała, jak żyłam, to się bałam. I pamiętam, że to ta riposta Staszka mi się tak utkwiła mi gdzieś w głowie, że później żeśmy to spisali i wleciało to jako pasta właśnie o facecie, który jechał, gdzieś tam spotkał kobietę, podwiózł ją i właśnie tam było to, jak żyłam, to się bałam. No grzybów szukała, grzybów przy drodze głównej raczej nie szukała, no. Poza tym to było, mówię, dawno temu, to było jeszcze przed założeniem kanału. No to był może, to już mogło być 10-9 lat temu mniej więcej, więc już trochę historia, no. Tu ktoś wysłał chyba jakąś taką... też niedokończone. Starsi ludzie, tak sądzę, niczego się nie boją. Może i tak. Dobrze, słuchajcie, ogólnie zbliża się godzina 23. Czas kończyć. Czas kończyć. No bo ileż można? Ileż można, więc będziemy już powolutku się z wami żegnać. Taki niezapowiedziany, spontaniczny live, aczkolwiek my tu chcemy kończyć, a widzów przybywa. Bo teraz zerknąłem, to widzę, że widzów przybywa. Brawo Marfiego. No właśnie. Czy mieliście kiedyś tak, że czytając książkę byliście zazdrośni, że nie wpadliście na ten pomysł pierwsi? Tak. Może jak ja bym napisał Władcę Pierścieni. Nie, ale często jest tak, że właśnie gdzieś tam czytamy jakąś historię i nagle sobie myślę, kurczę, ale ktoś miał łeb, żeby takie coś wymyślić. Czemu to ja nie z kolei też mam, z kolei mam często tak, że coś czytam i takie, ja na to kiedyś wpadłem, nie spisałem tego. Może nie konkretnie w 100%, ale coś o podobnym motywie. I to mnie bardzo demotywuje później, żeby cokolwiek pisać. Ale ja to akurat się tutaj teraz zasłaniam wszystkim, żeby tylko nie pisać, więc... A co to było? Ty pamiętasz ten nasz motyw na pastę, którą mieliśmy napisać wspólnie o... Tak, pamiętam. To mieliśmy napisać o tym wirusie z Etiopii, który sprawia, że ludzie się robią nerwowi i zaczynają atakować siebie nawzajem, a 2 tygodnie później Netflix film wypuścił o takiej tematyce. No,
Tak, tak było. No, tak było. Już nawet chyba ze 3 odcinki mieliśmy tego. Marcin, Remek tak ma, jak pisze. Tak, jeszcze to... nie ma 23. Tylko no, my mamy tak, że sobie myślimy, kurczę, czemu ja na to nie wpadłem i nie napisałem i na tym się kończy. Remek kontynuuje. Idzie z tym. Tak, chodzi o nie otwieraj oczu, dokładnie o to chodzi. Nie otwieraj oczu, to nie wiem, czy oglądałem, czy oglądałem, ale... Ale to jest to, to jest to. Mm-hmm. Mm-hmm. Nawet sami to podsyłałeś, że koniec, możemy już nie pisać, możemy się rozejść. No, mogło tak być, mogło tak być. Patrzę tutaj na dysku jakieś coś, historyjki. Tak, Bożena, ja będę oglądał na pewno Godzilla vs. King Kong, bo jestem wielkim fanem tego gada. Wszystkie filmy widziałem i będę oglądał kolejne. Nie obchodzi mnie to, jak one będą słabe, ja i tak to będę oglądał. Powiedziałem to, aż wycofała. Może ja się zamknę. Dobra, słuchajcie, jedziemy. Mam jeszcze jedną historię. Nie, chyba nie było jej na kanale. A może i była? Zaraz sprawdzimy. Jak była, to nie będę czytał. Nie, była. Jurassic World to jest kolejna seria, którą uwielbiam i na pewno będę oglądał. Mimo, że te nowe były do bani, aczkolwiek jak byłem w kinie na tej czwartej części, jak poleciał główny motyw, to dostałem aż ciar na karku. Tutaj ktoś pyta, ile czasu mija mniej więcej od sprawdzenia do premiery? Powiem tyle, że na dzień dzisiejszy, gdyby ktoś wysłał historię, to no, u nas nie ma szans na publikację wcześniej niż w lipcu. Więc do lipca mamy już obłożony kompletnie każdy weekend, więc już do lipca w ogóle nie ma szans. Więc no, u nas no, ten czas oczekiwania jest dosyć spory. Kiedyś był krótszy, kiedyś to było tam dosłownie ze 2 tygodnie, później się to tam do 4 rozbiło. No teraz no, też creepy wyzwanie, tak? Jest zaplanowane na praktycznie na cały rok, no bo jest najpierw 4 grupy, później jest przerwa, później są 2 grupy, później przerwa i 1 grupa, więc mówię, no do lipca w ogóle nawet na ten moment nie ma szans, żeby się tutaj wcisnąć. Dopiero na lipiec zaczynamy gdzieś tam układać pozostałe takie historie. Była pasta o Godzilli, nawet ta konkretna pasta, ten klasyk, ale jakoś nie przyjął się bardzo i go nie kontynuowaliśmy. Zwłaszcza, że już był po polsku nagrany gdzieś. Nie zauważyliśmy tego. Szukam jakiejś tu jeszcze historyjki tak na rozchodniaczka, żeby tutaj machnąć. Tak, w niedzielę łowca. Łowca jest co niedzielę. Aż się skończy. Za miesiąc bodajże. No teraz wchodzi który? 3 odcinek, tak? To za 5 tygodni, bo jest 7. Mhm. Ale ten ostatni podejrzewam, że będzie ponad godzinę trwał. Biorąc pod uwagę jego objętość. No ale to już ty będziesz lepiej wiedział o tym. No on jest tam... srogi, jeśli chodzi o długość, żeś tam przeszalał trochę. No bo już tego nie chciałem na 2 rozdzielać, a to musiało pójść jednym ciągiem. W ogóle wszystkie odcinki są długie, bo ten drugi chyba był najkrótszy. Albo trzeci, ale żaden poniżej 35 minut chyba nie zejdzie. Dobra, jest tutaj historia o tytule
mężczyzna w windzie, cokolwiek to oznacza? No pewnie jest jakiś mężczyzna i znajduje się w windzie. O, widzisz, jak ty umiesz mądrze wytłumaczyć? Dobra, no to, to lecimy z mężczyzną w windzie. W środku nocy zadzwonili do mnie z pracy. Była druga nad ranem. Nagła awaria. Musiałem natychmiast przyjechać do firmy. Ogarnąłem się na szybko. Wyszedłem z mieszkania, skierowałem swoje kroki w kierunku windy. Nacisnąłem przycisk i czekałem na wyciąg, który znajdował się akurat na najwyższym piętrze bloku. Po chwili drzwi otworzyły się, a w środku stał jakiś facet w czapce z daszkiem opuszczonej na twarz. Lekko przerażający widok, zwłaszcza o tej porze. Gość ewidentnie nie chciał, żeby ktoś go rozpoznał i niezbyt miałem ochotę znaleźć się z nim na tak małej przestrzeni. No ale cóż, śpieszyło mi się, zresztą przecież nie zerwę się teraz do ucieczki po schodach. Wszedłem do windy i powiedziałem: dobry wieczór. Jednak nie otrzymałem żadnej odpowiedzi. Obaj jechaliśmy na parter, a kilkunastosekundowa jazda ciągnęła się w nieskończoność. W końcu winda stanęła, a mój tajemniczy towarzysz wyszedł z kabiny gwałtownym krokiem, szturchając mnie po drodze. Oczywiście nie doczekałem się żadnego, przepraszam. Dość upiorna sytuacja, ale szybko zapomniałem o całej sprawie, zwłaszcza, że miałem ważniejsze rzeczy na głowie. 2 godziny później byłem już w domu. Zdejmując kurtkę, zauważyłem jednak coś dziwnego. W miejscu, w którym szturchnął mnie ten koleś z windy, zauważyłem ślady krwi. Wolałem nie myśleć, skąd się tam wzięły. Położyłem się do łóżka i szybko zasnąłem. Jednak po kilku minutach zbudził mnie dzwonek do drzwi. Tak, jakby miał mieć przygód tej nocy. Spojrzałem przez wizjer. Policja. Otworzyłem drzwi i spytałem, o co chodzi. Okazało się, że w budynku doszło do morderstwa. Funkcjonariusz chodzi po sąsiadach i pyta, czy widzieli kogoś podejrzanego. Wiedziałem, że jeśli powiem o tym creepie z windy, to kolejny dzień mam z głowy na przesłuchaniach. A na to nie mogłem sobie pozwolić, gdyż tego dnia w robocie mieliśmy audyt. Stwierdziłem, że później sobie przypomnę. Odpowiedziałem policjantowi, że nikogo nie widziałem. Pan władza podziękował, przeprosił za kłopot i poszedł. Tego samego dnia wieczorem oglądałem wiadomości. Mówili o brutalnym morderstwie w moim bloku. Dzięki nagraniom z monitoringu policja dysponowała już wizerunkiem zabójcy. Kiedy pokazali jego twarz na ekranie, serce na moment mi stanęło. Koniec historii. Przez moment była taka lekka zawiecha przez to, że mi strona się zminimalizowała i mi zniknął tekst sprzed oczu. Dobrze, że serca. Cokolwiek. Dobra. Od 2 dni jestem na orbicie. 10 minut temu ktoś zaczął skrobać we włas. To jednoosobowa misja. Napisał Marcin Młynarczyk przed chwilą na grupie. UFOki. UFO pukało. 100%. Tak. Chciało zobaczyć, co tam. Dobrze, drodzy państwo, 23:05. Tym miłym, jakże optymistycznym akcentem będziemy się powoli z wami żegnać. Zmieniamy muzyczkę, nastrój na bardziej taki już rozchodniaczkowy niż creepy. Coś tam ci cały czas tak strzela, Nie mam pojęcia, co ci może strzelać. A to sobie odsłuchasz później, to zobaczysz. Nie lubię słuchać swojego głosu. Może komputer tam ci piszczy, albo nie wiem. No. Całkiem możliwe, bo... O, takie...
To może być komp. No. Tak może być. Tak mówię. Wiatrak ktoś napisał. No, o, jak taka cicha myszka gdzieś tam pod biurkiem, tak ci się działa i ten wypuść mnie z tej buławy. Kabelek nie może skrzypieć, bo wszystko jest bezprzewodowo, ale ten wiatrak ma sens. Wiatrak to robi tam... A jeszcze jest takie... Bo ten wiatrak coś musi napędzać, taki mały gremlin. I to on piszczy, podobno jedzenia nie dostał. Aha. No dobra. Cóż. Chcesz coś dodać? Myślę, że nie. Nie wiem czemu, ale zauważyłem dziwną rzecz, że w momencie, kiedy za każdym razem, jak mówię, że kończymy live'a, to już jest drugi raz, kiedy mówimy, że kończymy live'a, niesamowicie w górę podskakuje oglądalność. Nie wiem, jaki tu jest tego jakiś myk, ale... Oni to specjalnie robią. Ale o dobre 30 osób nam nagle wskoczyło. Ale nie, no już nie będziemy, jutrzejszy łowca dopiero o 21 dla wszystkich. Nie, będzie wcześniej dla wspierających, ale nie, raczej już nie dziś, pewnie jutro z rańca będzie. No dziś byli Creepy Milionery, był live, więc nie było w sumie nawet kiedy do tego przysiąść, żeby to ulepić, ale jutro będzie na pewno. No tak w drodze wyjątku, wybaczcie nam, że niestety, ale no nie wyrobiliśmy się ze wszystkim, żeby na dzisiaj wszystko tutaj było. No, dobra. Drodzy Państwo, było miło, ale... Biorę dzidę i idę. Ja nie mam dzidy tej takiej, tej jak Maciek ją trzyma zawsze obok siebie, taką drewnianą. Nie masz laserowej dzidy? Laserową dzidę? Tak. Nie. A, dobra, ty walaszka nie ogarniesz. Nieważne. Nie. Dobra, nieważne. Jest dopiero godzina 22? Gdzie? W której strefie czasowej? W Londynie pewnie, na wyspach. Tam jest minus jeden do nas. Dobrze, dziękujemy, pozdrawiamy wszystkich tutaj obecnych i patronów, i niepatronów. Wszystkich zgromadzonych na tym dzisiejszym niezapowiedzianym, spontanicznym live'ie. No następny pewnie za 10 tysięcy subskrypcji, tak? No, więc jak chcecie, żeby było to szybciej, no to możecie jedynie polecić nasz kanał gdzieś znajomym, pokazać link, powiedzieć, że tu jest tacy ludzie, co piszą historię, taki gość, co czyta, może akurat wam się spodoba. I wtedy może jakoś spotkamy się szybciej. My już zaczynamy powoli myśleć, bo to wiadomo, że trochę czasu potrzeba na to. Bo to przecież nie będzie wiadomo, że za miesiąc te 100 tysięcy, tylko no na pewno za kilka miesięcy. O ile w ogóle dobijemy, a może staniemy w jakimś takim momencie, że nie. Że jednak nie dobrniemy. Jednak zaczynamy powolutku myśleć o jakichś takich ciekawych historiach, ciekawych jakichś tam odcinkach specjalnych, żeby też było wiadomo, co świętować. No wtedy to w ogóle będziemy świętować tak na ostro. Jakiś szampan wleci, jakieś takie w ogóle odliczanie zrobimy już. No najlepiej, no nie wiem, jak będzie 99 990. O, to uruchomimy live'a i te 10 będziemy odliczać. Chociaż wtedy ludzie na złość mogą... A ludzie na złość mogą, tak, dokładnie. Tak, sub i odsubskrybuj, tak, no, masz dziadu. Także tak to będzie, miał być urodzinowy live, nie było, jest dzisiaj na 90, następny pewnie będzie na 100, czyli za 10 tysięcy, także na dzień dzisiejszy kończymy, no, 2 godziny, niezapowiedziany live nam tak jakoś zleciał, tak jakoś nam minęło, także dziękujemy wam za obecność. I na 100 tysięcy Rutek coś założy na głowę, ja wam to obiecuję. Tak. Nie powiemy co, ale coś założy. Jakieś dziwne ustalenia masz w ogóle, nawet nie wiem o czym ty mówisz teraz. Co ja mam co ty chcesz bym zagadał? A już ja cię znam, ty świntuchu. Ja już wiem, co tam się w twojej chorej głowie czapkę rodzi. Zboczeńcu. Czapkę. Czapkę. Wyszło, kto o czym myśli.
Słuchajcie, raz jeszcze naprawdę dzięki wielkie za to, że byliście z nami od godziny praktycznie 20. No najpierw Creepy Milionerzy, później ten live dwugodzinny. Zapis oczywiście zostaje, więc sobie będzie można posłuchać jeszcze przez jakiś tam czas, a może i zostanie w ogóle. Także dziękujemy wam bardzo. O, Febro napisał, wbijamy 10K w 5 minut. No dobra, no to 5 minut zaczekamy, zobaczymy jaki będzie efekt, czas start. Oni grają na zwłokę ewidentnie. Jak Maciek w Creepy Milionerach. No ja wiem, że to jest granie na zwłokę. Nie, dobrze, słuchajcie, kończymy naprawdę. Maciek już w ogóle on po 19 powiedział, że idzie się myć, po dobranocy idzie spać, więc on już nie jego pora, więc on to chodzi ja spać muszę razem. Ekspić. Tak, on to musi razem z kurami spać i wstaje z kurami o świcie, więc on pierwszy budzi kury, a kury dopiero idą budzić resztę. Więc kończymy, dziękujemy. Tak jak mówisz. U mnie jest 7:24, napisał Markos. Gdzie to jest? Plus 8, to gdzieś w Azji. Aż tam? Chyba tak. To ja się cieszyłem, jak byłem w Finlandii i tam było plus 1, czy minus 1. Stopni chyba. Ale jestem fajny. Godzina do przodu, już tam do tyłu. A tutaj no. Witam, to już koniec. No, tak wyszło, że już jesteśmy tu ponad 2 godziny, więc no już tak będziemy kończyć pomału, będziemy się zbierać do końca. 23:13, 23:15 zakończymy, tak jak w dniu świra, żeby wszystko było o takich równych godzinach, żeby nie skończyć o 13, no bo to może nam pycha przynieść. Także tak to no. Przeczytajcie, było już puzyno. Było już puzyno. Maciek, co to jest puzyno? Powiedz puzyno coś. To chyba kuzyn puzyna. Puzona. Powiedz coś zabawnego. Przestań, ja nie mam poczucia humoru, daj mi spokój. U mnie dalej 23:13. No, 14. Jeszcze bym wiedział, w Realu nie, w Barcelonie. Nie w Realu. Tak, bo Maciek fan Barcelony, która radzi sobie. Tak, ja jestem jak widzimy w ostatnich meczach Ligi Mistrzów, FC Barcelona radzi sobie świetnie. O, znalazłem to, Maciek, to jeszcze damy radę. Akurat pięć jakichś krótkich historii. Przesyłam ci na tutaj... Co ty robisz? No, ale to są naprawdę dosłownie po 2 zdania. Lecimy zgodnie... Nie tu, wyślij mi to na Messengerze. Nie mam tu odpalonego na kompie, więc niestety. Ale ty jesteś... Musisz sobie odpalić tutaj, no. Ale ty jesteś smutnym człowiekiem. Nie. Tak. Nie. Tak. Dobra, ja zaczynam. Jadę pierwszą, ty drugą, ja trzecią, ty czwartą, ja piątą. Zrozumiałeś? Tak. Dobrze. To kto zaczyna? Ty zaczynasz. Dobrze. No, dobrze. Jedziemy. A to muszę zmienić ambient znowu, no bo do tego nie będziemy czytać. I już naprawdę kończymy. Ale to nie spiesz się, naprawdę się nie spiesz. Naprawdę kończymy z tym już, więc żeby nie było. Dobra. Może je znacie, no bo to są z portalu Strasznych Historii. 5 krótkich horrorów, jedziemy. Numer 1. Obudziła mnie, przytulając się i wyszeptała. Życzę sobie, byś znowu się ze mną przespał. Ja życzyłem sobie, by została tam, gdzie ją zakopałem. Czemu ją żywcem zakopał? Bez sensu. Ale widzisz, kurczę... Mógł ją chociaż związać. 3 zdania, ale... Wtedy by się nie odkopała. Poczekaj. Po długiej kłótni... No dobra, nie to nie. No dobra, już. Nie, miałeś swoją szansę, spieprzyłeś. Po długiej kłótni ona nagle przestała mówić. Dlaczego milczysz? Wrzasnął i uderzył ją w gniewie. Czaszka odpadła od reszty szkieletu, ale przynajmniej znów zaczął słyszeć jej głos.
No to taki ten motyw jak z Psychozy, nie? Norman Bates, hotel i szkielety i takie rzeczy. Trójeczka. Trójkę, panie, wybierz. Trójkę. Myślałem, że czołówka z tirem to najgorsza rzecz, jaka mnie spotkała. Gorsze było przebudzenie się w kartonowym pudle i usłyszenie: dobra, odpalaj piec. No. No. Cztery. Numer cztery poprosimy. Impreza na moją cześć miała być taka wspaniała, lecz nikt nie zwracał na mnie uwagi. Mam tego dość, wracam do trumny. Taki foch. Tak. Z przytupem. Gorsze jest zderzenie z tirówką. Nie mam doświadczenia, ale wierzę na słowo. Z tirówką? Nie jeździsz tirem. Gabriel jeździ. Czy jeździł? Z tego co wiem, nie jeździł. Dobra. Może miał zderzenie z tirówką. Ostatnie, co usłyszała przed zaśnięciem, to zapewnienie, że ma piękne oczy. Pierwsze, co usłyszała po przebudzeniu, to: wsyp resztę lodu do wanny i spieprzamy. Życiowe. Tak. Czy nie, żeby mi coś wycinali, albo ja bym coś wycinał, ale życiowe. Czy będziemy śpiewać? Nie, nie będziemy śpiewać, ale... Będziemy tańczyć. Jest jakiś taki straszny tekst piosenki? Można byłoby przeczytać jakiś tekst piosenki. Zrobić creepypastę z tekstu piosenki. Ciekawe, czy by się dało. No, pomyślcie teraz, jakąś taką piosenkę, która mogłaby tekst zabrzmieć jak creepypasta, jak straszna historia. Despacito, no ale nie, no po polsku, no Despacito. Tak. Ty, ale to jest motyw, żeby nawet z takiej jakiejś przygłupiej piosenki zrobić creepypastę. Przez twoje oczy zielone? O, to jest, powiem ci. Poczekaj. Ale dobra, to brzmi jak wyznanie psychopaty. Nie wiem tylko, czy ja podołam zachować powagę w tym... Dawaj, ja refren lecę. Tyle zwrotki, ja lecę refren. Przez twoje oczy? Tak. Dobra, ale... No nie mogę, już mi się, kurczę... Dobra. Jeszcze dziś. Na Mystery TV. Bądźcie z nami. Rzecz, której nie było do tej pory. W ogóle u nas przynajmniej. Zenek. I przez twe oczy zielone. Wersja creepy. Odkąd zobaczyłem ciebie, nie mogę jeść. Nie mogę spać. Jak do tego doszło, nie wiem. Miłość o sobie dała znać. Co poradzić mogę na to, że miłość przyszła właśnie dziś? Że w sercu mym jest... jest lato. A w moich myślach jesteś ty. Przez twe oczy, te oczy zielone, oszalałem. Gwiazdy chyba twym oczom oddały cały blask. A ja serce miłości spragnione ci oddałem. Tak zakochać się można tylko raz. W mych ramionach cię ukryję. U stóp ci złożę cały świat. Serce me dla ciebie bije. I czeka na twój mały znak. Jeden uśmiech twój wystarczy i moje serce gubi rytm. O twą miłość będę walczył. O miłość walczyć to nie wstyd. Przez twe oczy, te oczy zielone, oszalałem. Gwiazdy chyba twym oczom oddały cały blask. A ja serce miłości spragnione ci oddałem.
tak zakochać. Zakochać się można tylko raz. Przez te oczy zielone. Oszalałem. Gwiazdy chyba twym oczom oddały cały blask. A ja serce miłości spragnione ci oddałem. Tak zakochać. Zakochać się można tylko raz. No nie, no po prostu, gdyby ktoś mi kiedyś powiedział, że takie rzeczy się tu będą działy. Tutaj dobrze podsumował ktoś. Jak do tego doszło, nie wiem. To jest naprawdę... No. Szukałam złota, znalazłam diament. No... Szalona, boys. O kurwa. No dobrze, słuchajcie, no dobrze. No okej, okay, będzie szalona. Jak ja Marcinowi Millerowi, bo akurat, kurczę, mamy jakiś kontakt, podeślę mu autentycznie, wytnę mu to i podeślę mu. Niech obczai naszą wersję. Uwaga. Gdzie... Co, znowu? Znowu ja refren? No, tak, tylko gdzie dobra. Tutaj... Dobra, poczekaj, muszę znaleźć sobie tekściwo. Tylko tu jest powtórzony, refren to pojedynczo będę go czytał po prostu. Tak. A, o Jezu, jakie to króciutkie. Dobra, no to po razie, dobrze, okej. Okay. Miłość odchodzi. Słyszę znów z twoich ust. Zawsze prawda miała jakiś sens. Te dni jak bajka, piękne jak tysiąc róż. Ty się śmiałaś zawsze. No i cześć. Jesteś szalona. Mówię ci. Zawsze nią byłaś. Skończysz wreszcie śnić? Nie jesteś aniołem. Mówię ci, jesteś szalona. Na pożegnanie dajesz mi uśmiech swój. Gdy odchodzisz, wszystko burzy się. Kochałem cię i twe szaleństwa mocno, tak. Ty się śmiałaś zawsze. No i cześć. Jesteś szalona. Mówię ci, zawsze nią byłaś. Skończysz wreszcie śnić? Nie jesteś aniołem. Oj, mówię ci, jesteś szalona. Maciej rewelacyjnie potrafi psychologa udawać. Tak, to ja go właśnie tak widzę, jak w tym odcinku Łowcy. Taki, wiesz, ktoś skrępowany, on stoi, wiesz. I... No tutaj, kurczę, taki cwaniak. Nieprawda. Dobra, ostatni, słuchajcie, nie, no majteczki w kropeczki to jest zabójstwo, nie, no to nawet my. Kurwa, pszczółka Maja, dawaj. Ale ta oryginalna, czy ta tego... Wodeckiego. Zerka? Nie, Wodeckiego pszczółkę Maja, dawaj. Tylko tam nie ma za bardzo. A mi wyskakuje. Nie ma jak podzielić. No to wpisz Wodecki tekst. Tylko to jest króciutkie. No ale to ta akcentu też jest fajna, zobacz. Wyobraź sobie, że masz tutaj takie na przykład. Poczekaj. A to jest trochę dłuższe. Pszczółka Maja. Sobie lata. Oho. Zbiera nektar gdzieś na kwiatach. A tam gucio w tulipanie czeka sobie na śniadanie. Przyleciało gdzieś na kwiatek. O, ale z gucia jest gagatek. Atakuje niespodzianie. Z tego wielkie jest śniadanie. Ja nie wiem, czy to zmierza w kierunku creepy, ale... Pszczółka Maja sobie lata. O. Nie, to chyba. Tekla patrząc ze swej sieci. O. Co robicie, drogie dzieci? Opuściła się ciut niżej, a tam gucio ma jeliże. No.
No cóż. No nie, no, no to nie idzie ewidentnie w stronę creepy. Zupełnie. Ale, ej, jagódki. To jest creepy samo w sobie. Jagódki? My jesteśmy jagódki, czarne jagódki. No zaraz nas za to słowo zbanują, no. Dobra. Możemy zamienić na afroamerykańskie. Za to nas nie zbanują. Jesteśmy jagódki. Czarne jagódki. A to powinno, to by lepiej zabrzmiało, jakbyśmy to tak churalnie czytali. Teraz na przykład pierwszą razem, później na przykład ja. Ty. Nie, to się nie uda, bo jest opóźnienie. No jaki? No dawaj, 3, 4. Jesteśmy jagódki. Czarne jagódki. Nie, opóźnienie, jest bez sensu. Ale ja cię... Oj tam, opóźnienie. Dawaj, zaczynaj, tak jak było. Jesteśmy jagódki. Czarne jagódki. Mieszkamy w lesie zielonym. Oczka mamy czarne. Buźki granatowe. A sukienki są seledynowe. A kiedy dzień nadchodzi... Dzień nadchodzi. Idziemy na jagody. Na jagody. A nasze czarne serca, biją nam radośnie. Bum, tarara, bum. Jesteśmy jagódki. Leśne jagódki. Mieszkamy w lesie zielonym. Noski mamy śmieszne. Rączki granatowe. A czapki nosimy, kiedy zimno w głowę. A kiedy dzień nadchodzi, idziemy na jagody, a nasze czarne serca, biją nam radośnie, bum, tarara, bum. I później refren się powtarza razy jeszcze chyba tam 4. Ale widzę, że nie tylko my jesteśmy po prostu przerośnięci sami tym, co się tu dzieje. Trochę tak. Także 2 minuty. To jeszcze smerfy. Muszą być smerfy przy takim pojebanym kontencie. Smerfy tekst? Tak. No dobrze. Hej, dzieci. Jeśli chcecie zobaczyć smerfów las, przed ekran, dziś zapraszam was. I telewizor włączcie. Dźwięk podkręćcie i usiądźcie. Zaczynamy dla was nowy film. Uwaga, smerfy. Zbliża się niebezpieczeństwo. Kryjcie się. To Gargamel. Ach, jak ja nie cierpię smerfów. Kto się boi Gargamela, niechaj zaraz idzie spać. Bo to filmy dla tych, co się lubią bać. Hej, dzieci, jeśli chcecie zobaczyć smerfów las, przed ekran dziś zapraszam was. I telewizor włączcie, dźwięk podkręćcie i usiądźcie. Zaczynamy nowy film. Bez kitu, i to chyba było najlepsze w ogóle. Najlepsza creepy piosenka ze wszystkich tutaj dzisiaj przedstawionych. No, to miało w sobie coś takiego. To poszło, to siadło ładnie. Kurczę. Gumisie. No muminki jedziemy... bardziej. Bardziej muminki mi się wydaje. Muminki? A kiedyś tam było. Muminki się cieszą. No właśnie. Że coś tam powieszą. Muminki. Dobra. O, ja mogę to papa śpiewać. Ale no, to... Dobra. Mój tato by się wściekł tak, by the way. On nienawidził muminków, a musiał ze mną oglądać, bo się Bobka bałem. Tutaj je znajdzie każde z was.
W muminków się przenieście świat. Siądźcie przy ekranach w krąg. I cieszcie się, bo wreszcie są wasze muminki. Wasze muminki. Prześledźcie każdy drobny ruch. Nie traćcie chwil, wyostrzcie słuch, bo przy muminkach zleci czas. Zapomnij troski każde z was, bo to muminki. Wasze muminki. Wasze muminki. Pa, 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 pa. Ma, 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 ma. Pa, 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 pa. Ma, 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 ma. Pa. Muminki skradną serce twe, bo są tak miłe, słodkie, że zaciągnął cię w fantazji świat, gdzie mnóstwo przygód czeka nas. Bo to muminki. Bo to muminki. Bo to muminki. Bo to muminki. Daj mi dłoń i bądź jak chwat. Zabieram cię w muminków świat. Polećmy lotem ptaka hen, z nami do chmur powitać dzień. Tam, gdzie muminki. Wasze muminki. Wasze muminki. Wasze muminki. Enough. Pa, 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 pa. Ma, 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 ma. Pa, 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 pa. Ma, 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 ma. Pa. Nie, to już po prostu skalę wywaliło już. Trochę tak. Ten live będzie legend. Wait for it. Dairy. Legendary. Dobra, słuchajcie, naprawdę już, no ileż można. Także. Trzeba trochę tych bajek na kolejne live zostawić. Trzeba, tak. No, no nie można wszystkiego. Poza tym, no mieliśmy kończyć 23, jest 23:33, więc rozchodzimy się. Dziękujemy raz jeszcze za to, że jak tu przyszłam, nie sądziłam, że tak to się skończy. Myślę, że możemy się, jak to w Creepy Millionaire, podpisać pod tym ręcyma i nogyma. Dosłownie nikt tak. Nie spodziewał się, że tak to się skończy. Słuchajcie, dziękujemy raz jeszcze za to, że byliście z nami. To był taki nasz no, wyjątkowy odcinek specjalny live na 90 tysięcy subskrypcji. Już jutro kolejny odcinek Jałowcy, na którego z tego miejsca was serdecznie zapraszamy. Będzie się działo i trzymajcie się ciepło, do usłyszenia podczas kolejnej transmisji. No też może będzie trochę strasznie, trochę śmiesznie i słyszymy się za jakiś czas na kolejnym live'ie. Trzymajcie się, dzięki raz jeszcze, pozdrawiamy was i cześć. Na razie.